Godzina 10 wybiła, drodzy Państwo, także witam Was serdecznie na kolejnym rozpoczynającym się cyklu webinarów Fundacji Kwietnej Lepsze Miasta. Dzisiaj będziemy rozmawiać o gatunkach inwazyjnych. Naszym gościem jest Wojciech Zarzycki, który z wykształcenia jest botanikiem, a dokładnie fitosocjologiem. Od kilku lat kojarzony jest przede wszystkim z drzewami. Jest autorem blisko 30 publikacji naukowych z zakresu ekologii i ochrony przyrody. Poprzednio był pracownikiem uniwersyteckim. Porzucił akademicką działalność naukową. Był zdruzgotany tym, że brak jest przepływu wiedzy pomiędzy naukowcami a praktykami. Dziś zajmuje się on zawodowo działalnością ekspercką z zakresu ekologii, stawiając przede wszystkim na interdyscyplinarność jako podstawę wszelkiego działania. Bo tak naprawdę to ma największy wpływ na nasze otoczenie. Gdy tylko może, edukuje, zwłaszcza dorosłych, a także uczy tego, jak skutecznie edukować innych. To w kilku zdaniach o Wojtku Zarzyckim, naszym dzisiejszym gościu. Nie przedłużając, oddaję głos Wojtkowi i życzę Państwu miłego i fajnego czasu spędzonego właśnie z Wojtkiem w ramach naszego webinaru. Okej, okay, dziękuję. Teraz mnie słychać, Mikołaju? Halo? Słychać mnie teraz? Tak, słychać cię, widać. Słuchaj, bo widzę, że jest limit ustawiony na 100 osób, a z tego, co się orientuję, miało być dużo więcej. Nie wiem, czy to się da zmienić. Tak, myślę, że Małgosia za chwileczkę weźmie i ustawi, żeby tych osób było więcej. Okej, okay, czyli udostępniam ekran. Proszę o potwierdzenie, że wrze widać jeszcze prezentację. Mikołaju? Widać prezentację, widać ją. Dobra, okej. No, zostałem przedstawiony. Witam Państwa serdecznie, witam Was serdecznie, bo sporo osób z tych, które się zapisały, z tego co widziałem na liście, to się znamy już od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że będzie tutaj trochę treści też takich, które będą dla Was nowe, aczkolwiek te osoby, które gdzieś tam uczestniczyły w kursach, które prowadziłem, no to raczej już większość z tej wiedzy, którą tutaj przekażę, będzie znała. Natomiast osoby, które pierwszy raz spotykają się z tematyką, którą tutaj omawiamy, to mam nadzieję, że uda mi się wprowadzić Was właśnie w ten temat. Będziemy mówić o gatunkach inwazyjnych z naciskiem na ekosystemy miejskie, aczkolwiek jak się okaże, tak naprawdę ekosystem miejski nie jest w żaden sposób izolowany od ekosystemów otaczających miasta i to, co robimy w mieście, ma bezpośredni wpływ na to, co poza miastem się dzieje. Oczywiście ja jestem botanikiem, więc będziemy mówić głównie o roślinach inwazyjnych, też z punktu widzenia kształtowania tak zwanej zieleni, czyli kształtowania tego ekosystemu miasta, to właśnie rośliny są tutaj kluczowe, bo niekoniecznie mamy wpływ na to, jaki jest skład fauny. Oczywiście do pewnego stopnia mamy, ale tak naprawdę ludzie, którzy zarządzają miastami, kształtują przede wszystkim zieleń, która przekłada się na to, jak taki ekosystem wygląda i jak on będzie funkcjonował w przyszłości. Teraz się nie przerzucają slajdy, sekunda. Dziwna sprawa. O, dobrze. Wymyśliłem, żeby ta prezentacja miała postać odpowiedzi na pytania. Wybrałem 10 takich podstawowych zupełnie pytań, które będziemy po kolei omawiać i spróbuję na te pytania odpowiedzieć, tak żeby uzasadnić to, co po pierwsze ja uważam na temat tych gatunków inwazyjnych, które będziemy omawiać, a po drugie, żeby to miało też jakieś uzasadnienie naukowe, żeby to nie była tylko moja opinia, ale żeby to były fakty. Pierwsze pytanie, czym jest inwazyjny gatunek obcy? Bo no, zdarzało mi się spotykać z taką opinią, że no jak gatunek obcy, jak on występuje na Ziemi, przecież to nie jest coś, co pochodzi z kosmosu. Gatunek obcy ma swoją definicję. Gatunek obcy jest czymś, co zostało przeniesione przez człowieka poza obszar naturalnego występowania. W kontraście do gatunku rodzimego, gatunek rodzimy jest takim gatunkiem, który żyje w obrębie swojego naturalnego zasięgu, obrębie takiego zasięgu, gdzie ten gatunek dotarł swoimi, można powiedzieć, naturalnymi siłami. W przypadku roślin mówimy o
spontanicznym pojawieniu się tego gatunku. To jest, myślę, dobre słowo, które to określa. Jeżeli byśmy się zastanowili nad tym, no to mamy dla przykładu dąb czerwony, czyli bardzo pospolite drzewo również w polskich lasach, niestety gatunek inwazyjny, co się później okaże. I na zielono są kropki, które oznaczają naturalny zasięg występowania tego gatunku. Więc wszystkie te miejsca, które tutaj oznaczyłem strzałkami, ale widzę, że jakieś strzałki mi się przesunęły, bo wyskoczyły poza mapę, ale mniejsze o to. To są miejsca, gdzie ten gatunek jest obcy. No ale co istotne, ten gatunek jest obcy również tam, gdzie są kropki na terenie Stanów Zjednoczonych, na terenie Kanady. Gdybyśmy popatrzyli na to, jak to wygląda w skali naszego kraju, to tak naprawdę taki gatunek jak rokitnik, który teoretycznie występuje na terenie Polski, więc jest gatunkiem rodzimym dla Polski, to gdy ten gatunek sprowadzimy na przykład na Górny Śląsk, czyli 500 kilometrów od swoich naturalnych stanowisk, no to z punktu widzenia naukowego jest to gatunek obcy dla tego obszaru. Oczywiście nikt tego w ten sposób nie traktuje, jeżeli chodzi o praktykę i ten rokitnik jest wszędzie wprowadzany jako gatunek rodzimy, natomiast warto o tym pamiętać. Z drugiej strony mamy taki gatunek jak choćby jarząb domowy, którego naturalne stanowiska są około 100 kilometrów od akurat Górnego Śląska, bo tutaj jako przykład podałem. Gdybyśmy wzięli jakąś książkę, jakiś katalog roślin, to będzie tam napisane, że no jest to gatunek obcy dla Polski, mimo że jego stanowiska naturalne są bliższe niż rokitnika. Oczywiście z punktu widzenia formalnego definicji gatunku obcego, oba te gatunki będą obce dla Górnego Śląska, więc zarówno jeden, jak i drugi są gatunkami obcymi. Natomiast nie znaczy to, że są groźne te gatunki, to jest zupełnie inna sprawa. O groźnych gatunkach mówimy w przypadku gatunków inwazyjnych, a raczej formalnie o inwazyjnych gatunkach obcych. Co oznacza ten termin? Inwazyjny gatunek obcy to taki gatunek obcy, który wpływa niekorzystnie na coś. Na co konkretnie? Na rodzimą różnorodność biologiczną lub na dobrobyt człowieka lub też na usługi ekosystemowe. Zazwyczaj jest tak, że ten gatunek inwazyjny wpływa na wszystkie te trzy aspekty, nie da się rozdzielić skutków poszczególnych aspektów od siebie. Gdybyśmy mieli podać przykład takiego gatunku inwazyjnego, który spełnia jakby te definicje i wszystkie te trzy kryteria, będzie to takie pnącze, które pospolicie jest nazywane po prostu kudzu, gatunek, który jest zakazany w uprawie w Unii Europejskiej, ale o tym za chwilę. Miał pojedyncze notowania między innymi na Ukrainie, w pobliżu Polski. Na szczęście w Polsce jak dotąd się nie pojawił. Natomiast jak zobaczymy na mapce w prawym dolnym rogu, widać, że w wielu miejscach na świecie ten gatunek występuje na rozległych obszarach. No i dlaczego gatunek inwazyjny? Bo wpływa niekorzystnie albo na usługi ekosystemowe, albo na rodzimą różnorodność biologiczną, albo na dobrobyt człowieka. No i mamy przykład tego, co to pnącze robi, jeżeli chodzi o ekosystemy leśne, akurat w Ameryce Północnej, tutaj w południowej części Stanów Zjednoczonych. Potrafi zdusić las, potrafi zdusić drzewa, więc różnorodność biologiczna zanika, bo po prawej stronie widzimy zielony dywan jednogatunkowy, wszystkie gatunki, które żyły na dnie tego lasu, wymarły, nie wiem, czy cokolwiek jest w stanie przetrwać tak istotną zmianę warunków. Dobrobyt człowieka, nie mamy drewna, nie możemy korzystać z lasu, usługi ekosystemowe, to co dawałyby te drzewa w lesie, jeżeli chodzi o usługi ekosystemowe, tak dla przypomnienia, dla tych osób, które nie kojarzą tego terminu, usługi ekosystemowe to jest taka koncepcja, żeby wartość, którą daje nam przyroda, przeliczyć na pieniądze, czyli na przykładu, jeżeli drzewo jest w stanie schłodzić klimat, to możemy porównać to do wartości na przykład klimatyzatora, który ileś tam kosztuje, ileś tam prądu pozyskuje. To jest taka koncepcja, która miała przekonać ludzi do idei ochrony przyrody w oparciu właśnie o taką wartość czysto finansową. Jeżeli wszystkie te drzewa świadczą usługi ekosystemowe, jedno drzewo na poziomie często kilkudziesięciu tysięcy złotych, tak to się wylicza, to w momencie, kiedy to kuzu zniszczy ten las, to tracimy nie tylko różnorodność biologiczną, ale też te usługi ekosystemowe. Taka pełna nazwa, bardziej fachowa tego kudzu to opornik łatkowaty, natomiast wszyscy na to i tak mówią kudzu. Tutaj kilka zdjęć, które pokazują, jak to pnącze potrafi zdewastować ekosystem. Co ciekawe, zostało sprowadzone do Ameryki Północnej jako pnącze, które miało pomóc zapobiegać erozji gleb, miało być dobrą paszą dla zwierząt. Nawet rząd Stanów Zjednoczonych dopłacał do tego, żeby to pnącze sadzić. To jest absolutny fenomen. Ale jakby ten gatunek w Polsce nie występuje, jest to natomiast dobry przykład tego, do czego może doprowadzić wprowadzenie gatunku inwazyjnego masowo, na dużą skalę, jakie są skutki negatywne. Natomiast duże zamieszanie wprowadziło to, że część gatunków obcych została
wprowadzono na takie listy ministerialne. Wprowadzono tutaj dwie podstawowe kategorie. Inwazyjne gatunki obce stanowiące zagrożenie dla Polski oraz inwazyjne gatunki obce stanowiące zagrożenie dla Unii. I te gatunki, ich wykaz można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych. I dlaczego to wprowadziło zamieszanie? Bo jakby prawo jest w porządku, bo mówi o tym, żeby nie wolno sadzić, nie wolno rozprzestrzeniać wybranych gatunków inwazyjnych, natomiast ta lista zawiera tylko nieliczne gatunki inwazyjne. Implikacje tego są takie, że często mamy do czynienia w działalności praktycznej z jakimś gatunkiem inwazyjnym, ale jakby kontrargumentem, żeby z tym gatunkiem nie walczyć, żeby dalej go sadzić, jest to, ale przecież go nie ma na liście inwazyjnych gatunków obcych. Jeżeli nie ma go na liście inwazyjnych gatunków obcych, to nie znaczy, że on nie jest inwazyjny. Tak jak mówię, tutaj są nieliczne gatunki inwazyjne, tak naprawdę głównie takie, które jeszcze się w Polsce nie rozprzestrzeniły. Czyli ta lista ma za zadanie powstrzymać inwazję tych gatunków, zanim ona jest tak daleko posunięta, że już nic się z tym nie da zrobić. Oprócz tego jest trochę gatunków takich jak rdestowce, które są szeroko rozpowszechnione w Polsce i też dalej nie wolno ich sadzić, nie wolno ich wprowadzać do środowiska. I tak jak powiedziałem, wielu gatunków na tej liście po prostu nie ma i to gatunków bardzo, bardzo groźnych, jak choćby robinia akacjowa, jak świdośliwa, którą widzimy tutaj na ilustracji poniżej, która potrafi tworzyć takie jednogatunkowe układy. Przede wszystkim jest groźna w ekosystemach leśnych, bo wkracza jako podszyt do ekosystemów leśnych, powodując właściwie całkowity zanik gruna. Widywałem takie lasy i było to dla mnie absolutnie szokujące, ponieważ tylko po składzie drzewostanu byłem w stanie się domyślić, z jakim zbiorowiskiem roślinnym mieliśmy do czynienia w tym miejscu. Czyli na przykład widziałem, że są olchy, jest rzeka, aha, no to tu był łęk kiedyś, czyli zbiorowisko takie typowe dla rzek, ale w runie nie było żadnych gatunków związanych z tym typem zbiorowiska roślinnego. Wszystko zostało całkowicie zmienione przez tę roślinę. Co gorsza, tak naprawdę usunięcie takiego gatunku inwazyjnego, który tak łatwo się rozprzestrzenia, jak to, co tu widzimy, jest praktycznie niemożliwe, ale o tym też dwa słowa później. Czyli zdefiniowaliśmy gatunki inwazyjne. Myślę, że dla większości z Was to jest dość jasne, bo o tym już wielokrotnie przy różnych okazjach mówiłem. Natomiast druga rzecz, mamy tutaj mówić o ekosystemach miejskich, więc takie pytanie, które się rodzi, czy w ogóle problem gatunków inwazyjnych dotyczy miast? No bo jeżeli sobie wyobrazimy typowe miasto, to są siedliska miejskie, to co tu widzimy. I nawet jeżeli tu po lewej stronie widzimy paulownie czy bożodrzew, które rozprzestrzeniają się przy jakimś murze, no to właściwie co z tego? To jest tylko miasto, to nie jest problem. Czy to podwórko po prawej stronie, nawet jeżeli tam rośnie nawłoć, no to niech sobie rośnie, ona jest izolowana, by się wydawało, rośnie tylko na podwórku. Tak? Tutaj zdjęcie Królewskiej Huty, czyli Chorzowa, dzisiaj to miasto nazywa się Chorzów, bez wchodzenia w szczegóły, tak sobie wyobrażamy miasto, jeszcze dziś bardzo często, to jest taki obraz wdrukowany miasta, zwłaszcza miasta przemysłowego, kominy, przemysł, transport, właściwie gdzie tu jest jakieś miejsce dla zieleni. Na tej ilustracji z początku XX wieku nie jestem w stanie dopatrzeć się choćby jednego drzewa, jakieś tam pnącza gdzieś rosną przy jednym budynku i to by było na tyle. Ale ten obraz odszedł w niepamięć, ponieważ gdzieś choćby to samo miasto, Chorzów, po lewej stronie las kominów, po prawej stronie prawdziwy las. Dziś Chorzów, kiedyś najbardziej uprzemysłowione miasto w Polsce, jest najbardziej zielonym miastem w Polsce, ma największą powierzchnię parkową w stosunku do wielkości miasta ze wszystkich polskich miast i to zdecydowanie największą. Czyli nawet najbardziej zdewastowane, najbardziej zniszczone miasto dziś ma zupełnie inny obraz i ten obraz będzie dalej się zmieniał. To wszystko będzie szło w taką stronę, żeby tworzyć takie obrazy, jak to, co widzimy na tych ilustracjach. Tworzenie zielonych dachów, tworzenie obszarów zielonych pomiędzy zabudową w warunkach zmian klimatu nie ma innego wyjścia. Czyli miasto przyszłości to tak naprawdę jest zielone miasto. To już nie jest miasto kominów, to nie jest już miasto przemysłowe, gdzie każdy skrawek zieleni jest jakimś ewenementem. Myślę, że w mieście przyszłości budynek, który nie jest otoczony zielenią, będzie ewenementem. Więc takie pytanie się rodzi, czy w sytuacji, kiedy mamy... Jeżeli będziemy mieli miasta w przyszłości, które są zielone, w których będą rosły liczne gatunki roślin, często tysiące gatunków i odmian, które będą sadzone, czy my naprawdę chcemy wśród tych gatunków takie, które niszczą infrastrukturę, tak jak ta paulownia, która wyrasta na murze, tutaj nie wiem, na ile to dobrze widać na tej środkowej ilustracji, ale korzenie paulowni, którą tu widzimy, niszczą elewację zabytkowego budynku, pęka dach i odpada
tynk ze świeżo odremontowanej kamienicy właśnie ze względu na to, co robią korzenie. Jeżeli mamy do czynienia z gatunkami inwazyjnymi, to zazwyczaj ich się nie da kontrolować, więc my planujemy kształtowanie zieleni w mieście, ale w tym planowaniu musimy uwzględnić to, że czasem jakieś zmiany, jeżeli chodzi o te zieleń, są potrzebne. Są potrzebne na przykład po to, żeby wprowadzić zmiany w infrastrukturze, żeby zmienić przebieg ciągów komunikacyjnych, żeby coś nowego wybudować, wyremontować jakiś budynek. Jeżeli postawimy na gatunki, których w żaden sposób nie da się kontrolować, to robimy problem na przyszłość. Kolejna rzecz to oczywiście wypieranie innych gatunków czy obniżanie usług ekosystemowych, to już z definicji gatunku inwazyjnego wynika, ale czasem po prostu gatunki inwazyjne niszczą tereny zielone, zaburzają ich wartość rekreacyjną. Znam wiele takich miejsc, które zostały całkowicie zarośnięte rdestowcem i tak naprawdę nikt z tych miejsc nie chce korzystać, bo ani one ładne, ani przyjazne, no bo ten rdestowiec potrafi zarosnąć bardzo szybko ścieżki, którymi ludzie się poruszają. To są takie bardzo proste rzeczy podstawowe, jak to, co widzimy na ilustracji po prawej stronie, porzucony ogród, całkowicie zarośnięty rdestowcem, czy tutaj rdestowiec, który wyrasta wprost z betonu, niszcząc infrastrukturę. Jeżeli teraz, na tym etapie, nieprawidłowo dobierzemy gatunki, które mają w mieście występować, to ta decyzja będzie skutkować przez dziesięciolecia. My przerzucamy skutki tej decyzji na kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia, które będą musiały nie tylko za to odpowiadać swoim czasem, ale też pieniędzmi, bo kiedyś ktoś prędzej czy później spotka się z problemem tego, że te gatunki inwazyjne, które teraz wprowadzamy, trzeba będzie usunąć. Ale o tym też myślę za chwilę, ponieważ tak naprawdę kwestie infrastrukturalne to jest najmniejszy problem z tego wszystkiego. To jeszcze można byłoby jakoś przeboleć, gdyby nie to, że tak naprawdę każde miasto w Polsce ma na swoim terenie jakieś tereny cenne przyrodniczo. Tu dla przykładu Sopot, który w części wschodniej faktycznie jest mocno zabudowany, głównie zabudowa willowa, nie wiem kto zna Sopot, natomiast w części zachodniej to są praktycznie same lasy, więc nie możemy mówić o tym, że wsadzimy jakiś gatunek inwazyjny w centrum miasta, bo to jest miasto, ono nie przeniknie do obszarów poza miastem, zwłaszcza, że jeżeli mówimy o miastach przyszłości, to obecnie jednym z kluczowych elementów planowania miast jest to, żeby takie miasto miało korytarz ekologiczny. A czym jest ten korytarz ekologiczny? Jest takim traktem, który pozwala na to, żeby gatunki mogły migrować wzdłuż rzeki, zarówno gatunki roślin, jak i zwierząt. Jeżeli jakiś gatunek roślinny jest w stanie migrować wzdłuż korytarza ekologicznego, jest również w stanie zrobić to gatunek inwazyjny i niestety tego nie unikniemy. Taki eksperyment przeprowadzono kilka lat temu w Niemczech, gdzie autorzy zastanawiali się tak naprawdę, jak wydajne jest przenoszenie się nasion gatunków, w tym inwazyjnych, wzdłuż rzek. Do rzeki wrzucono nasiona trzech gatunków, w tym dwa gatunki inwazyjne, bożodrzew i klony sienolistny. Okazało się, że z tych nasion, które zostały wrzucone do wody, wystarczyło 3 godziny, żeby te nasiona pokonały odcinek 1200 metrów. No to jest całkiem sporo, to zastanówmy się, co będzie po całym dniu, co będzie po miesiącu, co będzie, jeżeli pojawi się powódź, pojawi się wezbranie, które masowo przeniesie tysiące takich nasion gdzieś poza obręb miasta, żeby też uzmysłowić, jak to są istotne informacje. Okazuje się, że jeden osobnik bożodrzewu potrafi przez całe życie wyprodukować 52 miliony nasion. 52 miliony, jedno drzewo. Dotarłem też do takich badań empirycznych, tutaj napisałem, bo to fizycznie policzono. Policzono, że jedno drzewo jest w stanie wyprodukować 960 tysięcy nasion. Tak jak mówię, to nie są jakieś szacunki, które mogły być pomylone o rząd wielkości. To zostało policzone. Więc nawet jeżeli szansa na to, że jakieś drzewo wyprodukuje nasiona, które opuszczą miasto i trafią na przykład do Parku Narodowego, jeżeli szansa wynosi 1 na milion, to jeżeli posadzimy 10 bożodrzewów, to tak naprawdę ta szansa wynosi 100%. Tak wynikałoby z rachunku prawdopodobieństwa, prawda? No kilka memów też tutaj dla was przygotowałem, żeby pewne rzeczy tu może w taki sposób uzmysłowić, że często słyszę, no ale bożodrzew daje cień, jest ładnym drzewem, super, posadźmy sobie koło domu ten bożodrzew. I tak jak na tym obrazku, nie patrzymy, co się dzieje za tym bożodrzewem, jaki z tego skutek, że te ekosystemy wokół miast płoną przez to, że my podejmujemy niewłaściwe decyzje. Być może w Polsce jeszcze tego tak mocno nie widać, ale wystarczy pojechać do Europy Południowej, żeby zobaczyć, jakie są skutki prowadzenia gatunków inwazyjnych do miast. No i taki argument, który mnie szczególnie drażni, gdy ktoś mi mówi, mimo wielu lat tak naprawdę edukacji, którą gdzieś prowadzę, wciąż spotykam się z takim zdaniem, że no ale przecież jak posadzimy gatunek w mieście, to on nie ma szans uciec poza miasto.
To, co widzimy na tej ilustracji, to jest mapa kanałów deszczowych w Warszawie. Każdy może taką mapę zobaczyć, jest taki geoportal bliżej mieszkańca, gdzie to można zobaczyć. Kanały deszczowe, czyli takie kanały, które odprowadzają wodę z ulic podczas deszczu. I tak naprawdę nie możemy znaleźć na terenie Warszawy miejsca, które byłoby odległe od takiego kanału deszczowego o więcej niż kilkadziesiąt, może maksymalnie kilkaset metrów. Jeżeli nie ma takiego miejsca, to tak naprawdę w dowolnym miejscu posadzenie gatunku inwazyjnego, zwłaszcza gatunku inwazyjnego, który ma lekkie nasiona, które są w stanie być przenoszone przez wodę, czy są w stanie być toczone po powierzchni chodników przez wiatr, bez problemu dostaną się do tych kanałów deszczowych. A jak popatrzymy, gdzie te kanały deszczowe uchodzą bezpośrednio do Wisły. Tutaj mamy na strzałką zaznaczone jedno z takich ujść. To odprowadza nie tylko wody z całego miasta, ale często też śmieci. Oczywiście tam są jakieś traty filtracyjne i tak dalej, ale czy one są w stanie powstrzymać nasionko, które ma centymetr czy pół centymetra szerokości? Często wydaje mi się, że nie. Druga rzecz jest taka, że często mówię o tym, że w pobliżu miast są rezerwaty przyrody, że tak naprawdę wzdłuż takich korytarzy ekologicznych bardzo łatwo mogą się przenosić te gatunki inwazyjne. Natomiast tu nawet nie musimy szukać korytarza ekologicznego. Widzimy, że ujście jednego z kanałów zbiorczych, kanałów deszczowych na terenie Warszawy wypada tuż przy granicy rezerwatu przyrody, którym jest Las Bielański. Właściwie to chyba nie wymaga specjalnego komentarza. Więc tak jak mówię, no szczególnie mnie denerwuje, gdy wciąż słyszę o tym, że inwazyjne gatunki obce w mieście nie mają wpływu na ekosystemy poza miastem. To jest bzdura i wiele przykładów pokazuje, że mają wpływ. Okej, przechodzimy do pytania trzeciego. Jak to się dzieje, że jakiś organizm staje się inwazyjny? No właściwie o tym można byłoby zrobić cały 10-godzinny wykład, ale taka rzecz podstawowa, która mnie zawsze przychodzi do głowy, jak myślę o gatunkach inwazyjnych. Mamy tutaj dwa typy lasów łęgowych, które są do siebie bardzo podobne, jeżeli chodzi o charakterystykę przepływu rzeki, jeżeli chodzi o typ siedliska. Jeden z tych ekosystemów jest położony w Ameryce Północnej, w stanie Maine, drugi w Karpatach, jest to las łęgowy w Karpatach. Więc już tutaj się nasuwa nam jakaś taka informacja, że jeżeli jakiś gatunek łęgowy jest w stanie występować w tym lesie, w stanie Maine, i on wyewoluował do tego, żeby w takich warunkach rosnąć, to bez problemu po przeniesieniu go do lasu łęgowego w Karpatach powinien sobie tutaj również poradzić. Nie zawsze tak jest, ale bardzo często jest. Mówimy tutaj o zjawisku wikaryzmu ekologicznego, to znaczy, że w różnych częściach świata na podobnych siedliskach występują bardzo podobne do siebie zbiorowiska roślinne, bardzo podobne ekosystemy, w których występują rośliny, które mają takie same przystosowania. Tak naprawdę jednak gatunki inwazyjne, zwłaszcza te najgroźniejsze, pochodzą przede wszystkim z obszarów, które mają nieco inny klimat niż Polska, ale te gatunki są bardzo mocno plastyczne, to znaczy radzą sobie zarówno w miejscach, gdzie klimat potrafi być tropikalny czy subtropikalny, jak i w miejscach, gdzie są bardzo ostre mrozy. Drugą grupą takich gatunków inwazyjnych są właśnie takie, które pochodzą z podobnych ekosystemów. I te zazwyczaj są nieco mniej groźne, oczywiście są wyjątki. Natomiast te wszystkie, z którymi mamy największy problem, to są takie, które mimo zmian klimatu radzą sobie doskonale i poradzą sobie w przyszłości również, ale o tym później. Jak to się dzieje, że gatunek staje się inwazyjny? Oczywiście nie można mówić o tym, że człowiek jest gatunkiem inwazyjnym, bo to jest sprzeczne z definicją gatunku inwazyjnego, ale może to jeszcze w dyskusji do tego jakoś wrócimy. Natomiast ja to często porównuję do pewnych wydarzeń historycznych, czyli na przykład Hiszpanie, Pizarro dotarł do Ameryki Południowej i nagle się okazuje, że jego oddział, który zmieścił się na jednym czy na kilku statkach, był w stanie podbić całe imperium. Jak to się stało? No, niezwykła przewaga technologiczna. Hiszpanie posiadali broń palną, broń Indian południowoamerykańskich wyglądało jak to, co widzimy na ilustracji. Ponadto Hiszpanie zawlekli choroby, które bardzo szybko doprowadziły do wymarcia tak blisko 90% populacji rdzennej ludności obu Ameryk. I to samo się dzieje, jeżeli chodzi o rośliny inwazyjne. Jeżeli rdestowiec wyewoluował w warunkach innej konkurencji niż nasze rodzime gatunki, jest tak jakby cały czas trwał tam jakiś wyścig zbrojeń i pod względem jakichś cech ten rdestowiec współcześnie na swoich naturalnych siedliskach wcale nie musi być jakąś rośliną, która jest bardzo ekspansywna. Ona występuje w towarzystwie innych gatunków, które sobie radzą z tym rdestowcem, ale przeniesienie jej do Europy doprowadziło do uwolnienia z konkurencji, doprowadziło do tego, że ten gatunek
ma raj, może rozprzestrzeniać się, rozrastać, konkuruje z naszymi rodzimymi gatunkami, które nie są do tego przystosowane, tak jak Indianie nie byli przystosowani do tego, żeby walczyć z bronią palną. No tak myślę w skrócie, to można wytłumaczyć, oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale tak naprawdę te najgroźniejsze gatunki inwazyjne charakteryzują się bardzo szeroką skalą tolerancji ekologicznej. Mamy tutaj gatunki A, B, C i D. Gatunki B, C i D to są gatunki o wąskiej skali tolerancji względem jakiegoś czynnika. I takim czynnikiem może być na przykład zasolenie, takim czynnikiem może być preferencja dotycząca temperatury. I w większości przypadków te gatunki inwazyjne są w stanie rosnąć wszędzie, czyli widzimy, że tutaj nisza gatunków B, C i D zawiera się w całości w niszy ekologicznej gatunku A. Żeby to wyjaśnić na innym przykładzie, mamy tutaj niecierpy kurczołowaty, gatunek, który pochodzi z rejonu himalajskiego. Jak wejdziemy do dokumentów, które mówią o tym, że jest to gatunek inwazyjny i na jakie wpływa ekosystemy, to jest tam lista tych ekosystemów. I mamy tak, mamy lasy nadrzeczne, mamy bory bagienne, torfowiska, ziołorośla górskie, pionierska roślinność na kamienicach górskich potoków, tak naprawdę wszystkie typy ekosystemów, które możemy spotkać w górach czy na pogórzu, są zagrożone przez obecność tego gatunku. Żaden, czy prawie żaden rodzimy gatunek nie będzie miał tak szerokiej skali tolerancji ekologicznej. To jest właśnie coś, co sprawia, że te gatunki są szczególnie groźne i to jest coś, co sprawia, że zwłaszcza w czasach zmian klimatu, kiedy te warunki, które przedstawimy na tym wykresie, się zmieniają i gatunki o wąskiej skali ekologicznej nie są w stanie się dostosować. Ten gatunek inwazyjny bez problemu dostosuje się nawet do znaczącej zmiany warunków środowiskowych. Ale chodźmy dalej. Gatunki inwazyjne, te najgroźniejsze, bo tutaj podkreślam, to, że te najgroźniejsze, bo jest całkiem sporo takich gatunków inwazyjnych, które oczywiście spełniają definicję gatunku inwazyjnego, ale ich wpływ nie jest znaczący na ekosystemy. Natomiast te najgroźniejsze są zwykle bardzo konkurencyjne. Tutaj dla przykładu lastecznica trzcinowata, która zaczyna powoli być sadzona niestety w Polsce, chociaż uważam, że w tym klimacie, który w Polsce mamy, ona raczej groźna, póki co nie będzie. Natomiast jest to taka trawa przypominająca trzcinę, która osiąga do 5 metrów wysokości. Nawet w zeszłym roku byliśmy ze studentami na zajęciach we Włoszech i próbowaliśmy wyrwać w kilka osób jeden pęd takiej trawy, to nie udało nam się tego zrobić. To tylko pokazuje, jak groźny jest to gatunek, że to jest gatunek, który jak raz gdzieś wkroczy, jest tak naprawdę niemożliwy do usunięcia. Jakie są tego skutki, to już też materiał na inną prezentację, ale przede wszystkim te gatunki inwazyjne nie dość, że są bardzo konkurencyjne, to te najgroźniejsze gatunki inwazyjne bardzo łatwo się regenerują. Dla przykładu rdestowce, właściwie nie tylko rdestowce, ale to jest taki sztandarowy przykład. Rdestowiec potrafi odtworzyć się z fragmentu kłącza o długości 1 cm. Czyli jeżeli gdzieś rośnie rdestowiec, nawet jeżeli usuniemy części nadziemne tego rdestowca, nawet jeżeli wyrwiemy kłącze, to prawdopodobieństwo tego, że gdzieś zostanie fragment kłącza o długości 1 cm jest praktycznie pewne. Więc gatunek, którego prawie się nie da usunąć, to jest coś niezwykle skomplikowanego. Z drugiej strony mamy paulownie, które właśnie dzięki temu, że świetnie rozmnażają się wegetatywnie, które bardzo łatwo się regenerują, to sprawia, że te drzewa są wykorzystywane w plantacjach. Można raz na kilka lat taką paulownię ściąć, a ona bez problemu odrasta i dalej produkuje drewno. Więc wyobraźmy sobie, co się dzieje, jeżeli taka paulownia trafia do lasu. Tak naprawdę nic nie jest w stanie jej zniszczyć, bo nawet zmiana warunków doprowadzi co najwyżej do tego, że obumrze część nadziemna, a ta paulownia i tak odbije. Zresztą, jeżeli mówimy o paulowni, to po prawej stronie zdjęcie, które zrobiłem w Kotlinie Panońskiej, gdzie zobaczyłem rzecz przedziwną, to znaczy był to zrąb pobukowy i na zrębie pobukowym, podobnie jak w Polsce, zrąb użytkowany jako element gospodarki leśnej, pozostawiono buka do odnowienia. No i ten buk do odnowienia miał wysokość około metra, natomiast pomiędzy tym bukiem rosły paulownie. Paulownie, które skąd się wzięły? Wzięły się stąd, że w pobliżu było duże miasto i to po prostu zostało zawleczone z tych nasadzeń miejskich, nasiona tego drzewa. No i mamy buk o wysokości metra i paulownie o wysokości 5 metrów, niektóre okazje miały, myślę, około 7 metrów wysokości. Wszystko było najprawdopodobniej w podobnym wieku, ponieważ niedawno był tutaj zrąb zupełny. Co się wydarzy za 20, za 30 lat? Te paulownie osiągną piętro drzewostanu, zanim zrobi to buk i zdążą już wydać nasiona, które i pojawi się kolejne pokolenie paulowni. Może się okazać, że w ciągu 20, 30, może 40 lat tam nie będzie buka, tam będzie las paulowni,
I to las pawlowni, w którym nie będą mogły występować gatunki buczyn, więc wymrą rośliny typowe dla buczyn w tym miejscu, wymrą zapylacze, które korzystają z tych roślin, a wszystko na terenie administracyjnym miasta. Dokładnie to zdjęcie zrobiłem na terenie administracyjnym miasta Zagrzebia. Więc nie możemy mówić o tym, że sadząc pawlownię w mieście, ona nie będzie groźna dla systemów poza miastem. Gatunki inwazyjne często bardzo szybko rosną. Przykładem jest niecierpły gruczołowaty. To, co widzimy na ilustracji po lewej stronie, być może ten mężczyzna nie jest zbyt wysoki, ale jednoroczna roślina potrafi przerosnąć tego człowieka dwukrotnie. Jednoroczna roślina to jest rzecz niebywała. Gatunki inwazyjne często bardzo łatwo się rozprzestrzeniają. Wiele gatunków produkuje bardzo dużo lekkich nasion, często liczone właśnie w milionach, jak w przypadku bożodrzewa. Niecierpek gruczołowaty z kolei posiada niezwykłe uwarunkowanie, jeżeli chodzi o strzelanie nasionami nawet na kilka metrów odległości, co powoduje, że bardzo trudno jest go kontrolować. Czy też wspomniane przeze mnie rozmnażanie wegetatywne, tak naprawdę regeneracja z krótkiego fragmentu pędu, to powiedziałem, że dotyczy to nie tylko rdestowca. Tu dla przykładu robinia i fragment korzenia o długości, ja wiem, 10 cm, może mniej, bez problemu jest w stanie odbić tego nowe drzewo. To, co widzimy po prawej stronie, to z rąb lasu, który był budowany przez robinię akacjową. No i niestety, mimo prób usunięcia tej robini z tego lasu, ona cały czas odrasta. Tak naprawdę gatunek, którego nie da się w żaden sposób kontrolować. Pytanie, czy jest jakikolwiek sposób, żeby ją stamtąd usunąć. Być może jakieś bardzo, bardzo inwazyjne metody byłyby w stanie ją usunąć, nie wiem, użytkowanie jakichś silnych środków chemicznych, ale tak to myślę, że jest to praktycznie niemożliwe niestety. Jedna decyzja, próbne posadzenie drzewostanu robiniowego skutkuje na lata po raz kolejny. Gatunki inwazyjne różnią się nie tylko, jeżeli chodzi o sposób rozmnażania, ale też różnią się na poziomie fizjologicznym. I takie podstawowe kwestie związane z tymi różnicami, to zazwyczaj gatunki inwazyjne, te najgroźniejsze, to podkreślam, te najgroźniejsze, mają dużą powierzchnię liści, relatywnie dużą powierzchnię liści, albo stosunek powierzchni liści na przykład do wielkości korzeni. Faktycznie wiele tych gatunków inwazyjnych rzuca się w oczy, często studenci mówią mi, ale one mają duże liście, na przykład taki barszcz stowskiego, ale on ma duże liście, ale on ma duże kwiatostany. To jest dość typowe dla tych gatunków inwazyjnych. Bardzo wiele gatunków inwazyjnych w sposób wydajniejszy prowadzi proces fotosyntezy, ale też wydajniej potrafi pobierać wodę, wydajniej użytkuje tę wodę, co powoduje, że te gatunki są dużo bardziej odporne, lepiej przystosowane do między innymi zmian klimatu. Dotyczy to nie tylko pobierania wody, ale też soli mineralnej. Okazuje się, że taka roślina inwazyjna jak rdestowiec posadzona w jakimś miejscu radzi sobie dużo lepiej niż właściwie jakikolwiek gatunek rodzimy, który mógłby tam występować. Oczywiście nie do końca poradzi sobie na przykład w środku lasu, taki lasu naturalnego, zwłaszcza taki rdestowiec, ale posadzony na jakichś nieużytkach, posadzony na terenach podmiejskich, posadzony na obszarach synantropijnych, zwykle całkowicie dominuje, tworząc takie jednogatunkowe agregacje. Co ciekawe, rdestowiec też nie tworzy stosunków mikoryzowych, on tworzy wokół siebie taką pustynię mikoryzową. Mikoryza to jest symbioza pomiędzy roślinami a grzybami dla większości gatunków roślin. Taka symbioza jest niezbędna do tego, żeby te rośliny w ogóle mogły rosnąć, żeby mogły się rozwijać. Tymczasem rdestowiec nie dość, że nie potrzebuje tych grzybów, co jest ewenementem w świecie roślin, to jeszcze powoduje, że te grzyby obumierają i nie są dostępne dla roślin, które mogłyby z takim rdestowcem konkurować. Rzecz niezwykła, wyjątkowa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, ale bardzo groźna w skutkach. Wiele gatunków inwazyjnych jest też lekko trująca, na przykład rdestowce zawierają kwas szczawiowy, co jeszcze powoduje, że takie rośliny nie są zbyt chętnie wybierane przez roślinożerców, żeby można było jakoś regulować ich populację w ten sposób. Okej, chodzimy do punktu trzeciego. Jakie są skutki prowadzenia gatunków inwazyjnych? No, skutek jest praktycznie zawsze ten sam, taki podstawowy, czyli obniżenie różnorodności gatunkowej. I można znaleźć niezliczone artykuły naukowe, które to potwierdzają. Zresztą popatrzmy na ilustrację po prawej stronie. Mamy bożodrzew masowo występujące na jakimś nieużytku. Łatwo sobie wyobrazić, że poza tym bożodrzewem nic tam nie rośnie. Ostatnio się spotykam często z takim określeniem, że to jest monokultura bożodrzewu czy monokultura robini. Pamiętajcie, że słowo monokultura dotyczy czegoś, co sadzimy, od cultivation, czy kultura w sensie kultury rolniczej. Więc tutaj mówimy raczej o agregacji jednogatunkowej, układzie jednogatunkowym. O monokulturze mówimy w sytuacji, gdy takie coś celowo posadzimy.
Tutaj mamy właśnie taką monokulturę dębu czerwonego, czyli celowo posadzony las gospodarczy. I co się wydarzyło w tym miejscu? Poza dębem czerwonym, który tworzy drzewostan, mamy dąb czerwony w warstwie podszytu i dąb czerwony w runie, w warstwie zielnej. Poza dębem czerwonym nic, ani jednego gatunku. 100% to jest tylko dąb czerwony. Dlaczego tak jest? Ponieważ te liście, które tutaj są, podczas składania się tworzą substancje o charakterze alelopatycznym, wypuszczają te substancje do gleby, powodując, że inne rośliny nie są w stanie to wytrzymać, ale też po prostu tworzą taki zwarty dywan, który powoduje, że rośliny, które rosną na dnie lasu, nie mają dostępu do światła, nie są w stanie przebić się przez te liście. Prowadziłem kilka lat temu badania na ten temat, wyszło mi z tych badań, że właściwie tylko paprocie są w stanie sobie z czymś takim poradzić. Paprocie, które mają te pastorołowe, to zwinięte liście, które przebijają się przez dywan liści dębu czerwonego i tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o różnorodność florystyczną w takim lesie zdominowanym przez dąb czerwony, a ta różnorodność florystyczna przekłada się bezpośrednio na skład gatunkowy owadów, na bogactwo owadów, bogactwo owadów na bogactwo ptaków i tak dalej, i tak dalej. Czyli wprowadzamy dąb czerwony jako monokulturę i nie mamy ekosystemu, on został zdewastowany. To znaczy mamy jakiś ekosystem wtórny, mówimy często o tym tak zwanym novel ekosystem, czyli takie nowe ekosystemy, ale te ekosystemy mają się nijak do tych pierwotnych. Jako przykład tego, co potrafi... Aha, tamto miejsce też jest na terenie administracyjnym miasta, to też tutaj cały czas odnosimy się do miast, żeby nie było. Jak oddziałują gatunki inwazyjne na ekosystemy? Świetnie widać na przykładzie wierzb. Wierzb, które są rodzime dla Polski, są naszymi rodzimymi drzewami, ale postanowiono je sprowadzić do Australii. I co się wydarzyło w Australii? Rzecz fenomenalna. Tam lasy nadrzeczne były budowane przez eukaliptusy. Eukaliptusów jest kilkaset gatunków bardzo do siebie podobnych. Nawet te gatunki, które są sadzone w Europie, dla mnie są praktycznie niemożliwe do odróżnienia. Natomiast w Australii część gatunków występuje nad rzekami, nad węgami. W węgach tworzy węgi. I eukaliptusy, wszystkie gatunki olimy, wiadomo, są zimozielone. Nie zrzucają liści na zimę. I nagle wprowadzamy w to miejsce wierzbę, która zrzuca liście na zimę. Jeżeli nie ma liści zimą, czy w okresie tam suszy, akurat na terenie Australii, wszystkie gatunki, które są zależne od tego, żeby się tymi liśćmi żywić, nie mają co jeść. No, oczywiście takim przykładem, który wam przychodzi do głowy, pewnie jest koala, ale tak naprawdę jest bardzo dużo gatunków, czy owadów, czy ptaków, które są jakby związane z tymi liśćmi. Ale liści nie ma. Nagle ten ekosystem staje się martwy. Co się dzieje dalej? Nie ma nektaru, ponieważ te eukaliptusy zwykle produkują nektar, który jest istotnym pokarmem dla wielu gatunków ptaków tamtejszych, które żywią się nektarem. U nas nie ma ptaków, które żywią się nektarem, bo nasze gatunki drzew czy roślin nie produkują takich ilości nektaru, żeby to się opłacało z ewolucyjnego punktu widzenia. Co więcej, liście, których wcześniej tam nie było, których nie było, bo drzewo było zimozielone, nagle w jednym czasie spadają do rzeki. To powoduje spowolnienie przepływu, to wpływa na skład wody, na charakterystykę wody, na barwę, na temperaturę wody. Oprócz tego teren jest bardzo mocno zacieniany, ponieważ te wierzby mają inny pokrój niż eukaliptusy. I jeszcze co ciekawe, ptaki nie są w stanie na tych drzewach założyć gniazd, ponieważ układ gałęzi jest inny niż w przypadku eukaliptusu. Skutek: kompletna dewastacja ekosystemu. Tylko dlatego, że ktoś postanowił sprowadzić wierzby, głównie oczywiście do nasadzeń miejskich. Tutaj mówię o roślinach głównie, ale też chciałem dwa słowa powiedzieć o zwierzętach, żebyście pamiętali o tym, że zwierzęta też są gatunkami inwazyjnymi i czasem ich skutek ich wprowadzenia jest jeszcze groźniejszy niż w przypadku roślin. Tutaj mamy jezioro Michigan i to wszystko, co tutaj widzimy, to są muszle takiego gatunku, który nazywa się racicznica zmienna. Myślę, że to też specjalnie komentarza nie wymaga. Tak naprawdę z tych plaży nie da się korzystać, ponieważ one są w stanie rozciąć człowiekowi stopę, te muszle. Ten gatunek zatyka rury wodociągowe, potrafi okleić rodzime gatunki mięczaków, okleić ich muszle, powodując ich śmierć. Te muszle tworzą takie warstwy, jedna na drugiej, które całkowicie zmieniają funkcjonowanie ekosystemów. Tak naprawdę jest to dramat, jeżeli chodzi o ekosystemy. Oczywiście to jest zupełnie inna historia. Mówimy tutaj o wprowadzaniu celowym gatunków roślin, o tym chciałem przede wszystkim mówić, ale to pokazuje, żebyście mieli świadomość, jak gatunki inwazyjne potrafią całkowicie zmienić, a z naszego punktu widzenia zdewastować ekosystem.
Tak naprawdę takim głównym skutkiem prowadzenia gatunku inwazyjnego jest powstanie nowych ekosystemów. Często te nowe ekosystemy są już opisywane naukowo jako konkretne zbiorowiska roślinne, jak to na ilustracji tutaj zespół Ryegrassu i robinie akacjowej. I często się spotykam z takim podejściem, znaczy często nie, ale od czasu do czasu takim podejściem, no ale okej, te gatunki inwazyjne stworzą nowe układy, dostosują się, nie ma problemu. Dobrze, one stworzyły nowe układy, układy o powtarzalnym składzie gatunkowym, co pokazują badania, których wyniki mamy po prawej stronie na mapce, czyli stwierdzenie tego samego zbiorowiska w iluś tam stanowiskach na terenie Czech akurat, ale te układy są znacząco uboższe niż te, które występowały tam wcześniej, znacząco uboższe niż te lasy, które powinny tam występować. Tak naprawdę jak patrzymy na ilustrację, widzimy tutaj tylko robinie i ryegrass. Pewnie są tam jakieś pojedyncze gatunki, jak glistnik jaskółcze ziele, czy parę innych roślin, ale to jest tylko ułamek różnorodności, która byłaby tam, gdyby tej robiny po prostu nie było. Jeżeli mówimy o wpływie gatunków inwazyjnych na ekosystemy, to koniecznie muszę tutaj wspomnieć o procesach, które zachodzą w obrębie ekosystemów, o procesach, które zachodzą w obrębie nawet naszych rodzimych lasów czy innych zbiorowisk roślinnych. Takim podstawowym procesem jest oczywiście sukcesja ekologiczna, czy powiązany z tym procesem proces tworzenia się luk leśnych drzewostanów, przekształcania się tych drzewostanów w ciągu trwania tych lasów. Pamiętajmy o tym, że jedno drzewo jest w stanie żyć kilkaset lat, czasami więcej, więc z naszego punktu widzenia coś, co trwa całe nasze życie dla drzewa, może być tylko niewielkim ułamkiem trwania tego drzewa. Natomiast mamy sukcesję ekologiczną, czyli taki proces kierunkowego odtwarzania się lub wytwarzania nowego ekosystemu. To w szkole wszyscy omawiają taki podstawowy schemat. Mamy gołą skałę, na tym pojawiają się mchy, porosty, później jakieś pierwsze jednorodne rośliny i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko oczywiście uproszczenia, ale z tą sukcesją ekologiczną mamy do czynienia cały czas praktycznie wszędzie. Co istotne, z każdym etapem takiej sukcesji ekologicznej związane są specyficzne gatunki, często gatunki, które nie są w stanie występować na kolejnych etapach sukcesji ze względu na to, że na przykład będą nieodpowiednie warunki termiczne, czy nieodpowiednie warunki, jeżeli chodzi o nasłonecznienie w takich miejscach. Jakie są więc skutki pojawienia się gatunku inwazyjnego? Mamy tutaj taki najprostszy model sukcesji ekologicznej, sukcesji pierwotnej, czyli mamy najpierw gołą skałę, która zostaje skolonizowana przez gatunki pionierskie, zwykle mchy i porosty. Z tych organizmów tworzy się jakaś podstawowa warstwa gleby, na której pojawiają się gatunki pionierskie roślin wyższych, tu dla przykładu trawy, i później to stopniowo zarasta krzewami i odtwarza się ekosystem leśny. I znowu, z każdym z tych etapów związane są inne gatunki, które w zależności od tego, jaki to jest typ sukcesji, mogą albo tam trwać przez cały okres trwania tej sukcesji, ale zazwyczaj one w jakiś sposób przystosowują ekosystem do tego, żeby mógł nastąpić kolejny etap sukcesji, żeby mogły się tam pojawić kolejne gatunki. Pojawia się więc gatunek inwazyjny. I co się dzieje z tym modelem sukcesji? On jest gatunkiem pionierskim, ma bardzo niskie wymagania. Taka robinia akacjowa, dzięki temu, że jest w stanie pozyskiwać azot atmosferyczny dzięki symbiozie z bakteriami, jest w stanie urosnąć praktycznie tam, gdzie nie ma gleby. Rdestowiec jest w stanie urosnąć praktycznie tam, gdzie nie ma gleby, ponieważ nie potrzebuje grzybów do symbiozy. Poradzi sobie tam, często wyrasta gdzieś z betonu. Więc jest w stanie skolonizować takie miejsce, które jest gołą skałą. Szybko przejmuje taki ekosystem, ma dla siebie dogodne siedlisko, jest w stanie tam rosnąć i blokuje dalszą sukcesję. Więc co się dzieje? Nie mamy ani tego etapu z mchami, ani nie mamy kolejnego etapu, nie wytwarza się gleba, nie wytwarza się etap krzewiasty, nic się nie wytwarza, ponieważ na gołej skale rosną gatunki inwazyjne. Jeżeli nie mamy tych etapów, nie mamy gatunków związanych z tymi etapami, nie mamy gatunków, które są w stanie występować tylko na tych poszczególnych etapach. My tutaj, żeby nie być gołosłownym, mamy przykład czegoś takiego, czyli kamieniołom w Czechach, który był gołą skałą po zakończeniu eksploatacji i zarósł w 100% wyłącznie robinią akacjową, poza kilkoma dosłownie gatunkami, które tam występują w runie, nic więcej tam nie rośnie, nie ma żadnych innych gatunków drzew. Warunki też się zmieniły na tyle, że jakieś pionierskie gatunki mchów czy porostów nie są w stanie tam po prostu występować, ponieważ wszystko zajęła robinia akacjowa, więc... A inny przykład. To akurat teren, gdzie kiedyś prowadziłem badania, miasto Wisła, nasza największa polska rzeka, gdzieś w pobliżu źródeł. I mamy takie żwirowiska nadrzeczne, które podlegają cyklicznej sukcesji. Na czym polega ta cykliczna sukcesja? Przychodzi wezbranie rzeki,
I to wezbranie rzeki powoduje, że te kamienie, które tutaj leżą, one zostają przetoczone z góry, gdzieś tam z okolic Baraniej Góry w tym wypadku, spływają kolejne kamienie, tworząc nowe, można powiedzieć, gołe siedlisko, które jest stopniowo zarastane właśnie w procesie sukcesji ekologicznej. I taki proces pojawia się, powtarza się raz na kilkanaście, kilkadziesiąt lat, w zależności od miejsca, od sytuacji. I z każdym z tych etapów sukcesji związane są inne gatunki. Dla przykładu tutaj mamy dominację lepiężnika różowego czy lepiężnika białego, które to gatunki w momencie, kiedy ten las będzie zwarty, albo nie będą występowały, albo będą występowały z dużo mniejszym pokryciem. Po prawej mamy również rzekę podgórską, ale rzekę podgórską, która zarosła przez Ardestowiec. Różnica jest nie tylko taka, że w tym momencie, w tym miejscu zdominowanym przez lepiężnik nie będzie gatunków, które teraz tam występują, ale w tym miejscu przez to, że pojawi się tam Ardestowiec, nie będzie też gatunków, które występują na wcześniejszych i na późniejszych etapach sukcesji. Zatrzymanie procesu sukcesji. Nawet jak tutaj przyjdzie powódź i przetoczy te kamienie, które widzimy, Ardestowiec, który jest w stanie odtworzyć się z centymetrowego fragmentu kłącza, ten Ardestowiec odrośnie. Oczywiście po lewej stronie znowu jesteśmy na terenie administracyjnym miasta Wisły, żeby nie było, a po prawej zdaje się też, ale to akurat nie jest moje zdjęcie. Często się pojawia informacja o tym, że robinia jest miododajna, o tym też jeszcze za chwilę dwa słowa. Okej, ona jest miododajna tu i teraz, ale czy my się zastanawialiśmy nad tym, co się stanie, jak ona ucieknie z miasta, jak już do tego dojdzie, a dojdzie, bo wszystko na to wskazuje, że każdy gatunek posadzony w mieście może uciec poza teren tego miasta czy na jego obrzeże. Jeżeli ucieknie, to jakie gatunki wyprze, albo jakie gatunki wyparła w miejscu, gdzie już rośnie, jakie ekosystemy nie tylko zniszczyła, ale jakie ekosystemy nie miały prawa pojawić, jakie ekosystemy nie mają prawa zaistnieć, ponieważ jest tam robinia, tak jak w tym kamieniołomie, który pokazałem. No i znowu skwitujmy to memem, jaka piękna róża pomarszczona jest, piękna i pięknie pachnie, o, dlaczego nie ma wydm, nie? Bo zarosły, bo posadziłem w ogrodzie róże, czy posadziłem w przestrzeni miejskiej róże, która miała być ładna, nie myśląc o konsekwencjach, nie myśląc o skutkach, nie myśląc o tym, że ta róża całkowicie zatrzymała proces właśnie cyklicznej sukcesji na takich wydmach nadmorskich. A z każdym z tych etapów związane są już nie byle jakie gatunki, bo na przykład mikołajek nadmorski, każdy zna mikołajek nadmorski, który nie będzie w stanie występować wśród tej róży pomarszczonej. Właśnie, też taka rzecz. Mamy 15 gatunków rodzimych róż, często występujących w miejscach skrajnie nasłonecznionych, dostosowanych do warunków. Może one nie są tak ładne jak róża pomarszczona, ale czy naprawdę zawsze musimy sięgać po róże pomarszczoną? Większość odmian, które w tej chwili są hodowane jako najbardziej odporne w warunkach miejskich, to są odmiany pochodzące od róży pomarszczonej. Ale jakby to, co jest dla mnie najważniejsze, to, co chciałbym, żebyście zapamiętali z tej prezentacji, to jest to, że nie możemy rozpatrywać różnorodności biologicznej tylko jako różnorodność biologiczną tu i teraz. To jest nie tylko funkcja miejsca, ale to jest funkcja czasu. Zawsze analizując jakiś ekosystem, zawsze analizując jakieś miejsce, na które zwłaszcza my mamy wpływ, musimy się zastanowić, co tam było wcześniej i co tam będzie w przyszłości. Musimy zastanowić się, czy to miejsce, które obserwujemy, nie jest elementem jakiegoś procesu, który trwa przez dziesięciolecia, czy czasem przez stulecia. Często trudno jest to zauważyć, ale warto się nad tym powiedzieć. Ale dobra, idźmy dalej, bo troszeczkę wolniej mi niż myślałem, ale mam nadzieję, że się nie denerwujecie. Po co sprowadziliśmy gatunki inwazyjne? Wystarczy wpisać w wyszukiwarce najlepsze rośliny ogrodowe. Tu mi wyskoczyło 10 gatunków. Żaden z nich poza wawrzynkiem nie jest gatunkiem rodzimym. Jakoś tak się składa, że chętniej dużo sięgamy po gatunki obce niż po gatunki rodzime, a posadzenie gatunku ozdobnego obcego to już prosta droga do tego, że jeżeli on jest do tego zdolny, to może uciec z uprawy. I przykład tego, jak gatunek inwazyjny uciekł z uprawy, jest dobrze opisany, jeżeli chodzi o niecierpek drobnokwiatowy, taki chyba najszerzej rozpowszechniony gatunek inwazyjny w Polsce, jeżeli chodzi o rośliny oczywiście. Został sprowadzony do ogrodu botanicznego w Genewie. I to jest taka roślina, która ma znowu strzelające nasiona, czyli jak dotkniemy to repki nasiennej, to ona potrafi strzelić czasem na kilka metrów. I to była tylko ciekawostka. Botanicy przyjeżdżali do ogrodu botanicznego, o, jaka fajna roślina, jak fajnie strzela. I w roku 1831 zaobserwowano pierwszego osobnika za płotem tego niecierpka. 7 lat później został już znaleziony w Dreźnie, a w roku 1848 w Wielkiej Brytanii jest taki artykuł, który mówi o tym, że
potrafi średni cierpek przemieścić o 24 km rocznie. Nie wiem, czy te dane są wiarygodne, ale one właśnie się opierają o to, gdzie były poszczególne stwierdzenia tego gatunku. Na pewno też w innych ogrodach botanicznych był sadzony, tam też uciekł, ale to tylko pokazuje, że czasem taka inwazja to jest coś niesamowicie błyskawicznego, nad czym nie da się zapanować. Dałoby się zapanować nad tym tylko w momencie, kiedy on był posadzony w ogrodzie botanicznym i zablokować możliwość ucieczki poza ogród botaniczny. I znowu, ogród botaniczny w mieście, w centrum miasta, w Genewie, a nie gdzie jakiś teren przyrodniczy. Inny przykład tego, jak sprowadzono do Europy chyba najgroźniejszy gatunek inwazyjny, jeżeli chodzi o nasz kraj, czyli rdestowiec ostrokończysty, został sprowadzony do Europy z Japonii przez Siebolda. Bardzo znany botanik, kilka gatunków drzew, też jest nazwany od jego nazwiska, zrobił bardzo dużo dobrego, był pierwszym zachodnim naukowcem, który opisał ekosystemy, czy opisał rośliny występujące na terenie Japonii, to już bez wchodzenia szczegóły. No i postanowił w roku 1825 rdestowiec sprowadzić do Europy jako bardzo ładną roślinę, jako roślinę świetnie dostosowaną do warunków miejskich. Co ciekawe, w roku 1847 rdestowiec ostrokończysty został uhonorowany złotym medalem jako najciekawsza roślina ozdobna. Najciekawsza nowa roślina ozdobna, to się wydarzyło właśnie na targach ogrodniczych. Złoty medal Stowarzyszenia Agrokultury i Hortykultury w Utrechcie. Super, piękna roślina, sadźmy dalej. Zajrzymy do katalogów ogrodniczych starych, można znaleźć informacje, nawet jeszcze z początku XX wieku są takie, myślę, że później też. Tu mamy na przykład wyjątkowo dekoracyjna roślina, udająca się nawet w trudnych warunkach, w takich trudnych ogrodach do tutaj Hardy Garden, trudno mi to przełożyć, posiada duże sercowate liście i grona śnieżno-białych kwiatów. Gdzieś kiedyś widziałem, że taką reklamę, tylko nie mogę jej odnaleźć po latach, właśnie brytyjską, że rdestowiec, roślina, którą wyhoduje nawet najgorszy ogrodnik. Nie? Czyli jakby tutaj nikt nie myślał o tym, jakie są skutki wprowadzenia tego rdestowca, chodziło tylko o to, żeby te rośliny wyhodować. No i co się okazało po latach? Dziś wprost Agencja Ochrony Środowiska Wielkiej Brytanii mówi o tym, że jest to bezdyskusyjnie najbardziej agresywna i destruktywna roślina inwazyjna, która potrafi niszczyć infrastrukturę, która potrafi rozsadzić beton, potrafi rozsadzić mur, nawet potrafi przerosnąć fundamenty domu. Tutaj mamy przykład artykuł w prasie, co prawda nie artykuł naukowy, ale w tym artykule jest napisane, że pewna para chciała sprzedać dom, ale po wizji terenowej okazało się, że rośnie tam rdestowiec i wyceniono, że ten dom przez to, że jest tam rdestowiec, jest wart mniej o 250 tysięcy funtów. Dlatego, że żeby usunąć tego rdestowca, trzeba było usunąć 3 metry ziemi spod fundamentów. W innej sytuacji, jeżeli tego by się nie usunęło, ten rdestowiec przerasta przez fundamenty i dzieje się to, co widzimy na ilustracji. Rzecz niebywała. Oczywiście obecnie rdestowce są zakazane w uprawie w Unii Europejskiej. Zobaczmy po lewej stronie, jak to wygląda, no to też specjalnie komentarza nie wymaga. Ale dobra, przejdźmy do kolejnej części. To jest taka część, która tak naprawdę jest najbardziej dyskusyjna, bo wiele osób mówi, no jeżeli już mamy tyle tych gatunków inwazyjnych, to właściwie nie ma sensu z nimi walczyć. Jeżeli rdestowiec jest w stanie odtworzyć się z centymetrowego fragmentu kłącza, no to po co z nim walczyć, skoro on i tak odrośnie. Ale pamiętajmy o tym, że wciąż są miejsca, gdzie gatunków inwazyjnych nie ma i często tych gatunków inwazyjnych nie ma dlatego, że jest to uwarunkowane ochroną czynną. Te miejsca zostały obronione przed tymi gatunkami inwazyjnymi i to, co widzimy po prawej stronie, obszar ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego, jest wolny całkowicie od gatunków inwazyjnych. Nawet jeżeli te gatunki się tam pojawiają, to są w miarę szybko eliminowane, między innymi cierpek drobnokwiatowy i jakoś jak dotąd udało się ten ekosystem utrzymać w takiej formie, jak widzimy na ilustracji. Oczywiście do pewnego stopnia to jest sztuczne, bo cały czas trzeba dbać o to, żeby te gatunki tam nie wkroczyły, ale moim zdaniem ma to wciąż sens. Zresztą, czy to ma sens, zastanówmy się, patrząc na to torfowisko. Wspaniałe, piękne torfowisko, może troszeczkę przesuszone, ale dalej funkcjonujące właściwie, z licznymi wełniankami. A tutaj mamy torfowisko zarośnięte przez aronię śliwolistną. To torfowisko wyglądało podobnie jak to, co było na poprzedniej grafice. I często jest tak, że na torfowiskach występują bardzo rzadkie gatunki owadów, bardzo rzadkie gatunki muchów. Nie chodzi tylko o rzadkość, chodzi o to, że te gatunki często są bardzo, bardzo wąsko wyspecjalizowane. Może się okazać, że jeżeli to torfowisko ulegnie przekształceniu, nawet stosunkowo nieznacznemu, to te gatunki wąsko wyspecjalizowane od razu wymierają. One nie są w stanie się dostosować do miejsca, które nie jest torfowiskiem. A jeżeli mamy taki gatunek jak aronia, który
swoich naturalnych ekosystemach występuje właśnie na torfowiskach, które są zakrzewione. W Polsce takich torfowisk zakrzewionych zasadniczo nie mamy, więc on nagle jest w raju, ponieważ nie ma konkurencji ze strony żadnych krzewów, które mogłyby tam występować. Przerasta takie torfowisko błyskawicznie, dewastując je nieodwracalnie, ponieważ no, nie wierzę, że da się ten gatunek stąd usunąć. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o zwalczanie, jest to bardzo, bardzo trudne, ale warto się zastanowić nad zwalczaniem, zwłaszcza tam, gdzie widzimy potencjał, że to zwalczanie ma sens, ale najistotniejsze jest to, żeby tych gatunków po prostu nie sadzić. Dlaczego? Bo bardzo wiele gatunków jest na początku swojej inwazji. Takim gatunkiem jest świdośliwa, o której wspomniałem, świdośliwa kłosowa, która już w tej chwili na przykład na Litwie jest wpisana na listę gatunków inwazyjnych, pewnie w Polsce też zostanie wpisana, ale warto jej nie sadzić, bo ona dopiero zaczyna inwazję. Tak? Jest wiele gatunków, które mają potencjał inwazyjny, ale ich wpływ jest nieznany. Może się okazać, że po masowym wprowadzeniu tych gatunków one dopiero będą groźne. Potrzebujemy gatunków rodzimych, bo te podtrzymują różnorodność biologiczną. Jeżeli mamy takie torfowiska, jak to, co wcześniej pokazałem, jeżeli tam są owady, które są zależne od gatunków rodzimych, to zastąpienie tych gatunków rodzimych poprzez gatunki obce nie jest w stanie podtrzymać tej różnorodności biologicznej. Często jest tak, że my sadzimy jakiś gatunek inwazyjny, sprowadzając nową sadzonkę z gdzieś drugiego końca świata i to jest bardzo złe, ponieważ może się okazać, że my wzmacniamy populację już zdziczałych gatunków inwazyjnych, wzmacniamy genetycznie takie populacje. Czyli są wciąż miejsca wolne od gatunków inwazyjnych, ale przede wszystkim opracowujemy wciąż nowe metody walki i taką przykładową metodą jest to urządzenie, które zostało opracowane przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, o ile nie pomyliłem, bo coś mi tutaj podpis uciekł. W każdym razie urządzenie mikrofalowe, którego celem było niszczenie nie tylko roślin barszczu sosnowskiego, ale też jego nasion za pomocą mikrofali. Coś nie do pomyślenia jeszcze parę lat temu, podobno skuteczne. Pokazuje to tylko, jakie mamy tutaj potencjał. Teraz mamy sztuczną inteligencję, być może za parę lat będą się pojawiały drony, które będą w stanie rozpoznawać gatunki inwazyjne i eliminować autonomicznie bez udziału człowieka. I takie drony już się pojawiają, jeżeli chodzi o gatunki inwazyjne ryb na rafach koralowych. Co prawda, o ile wiem, one są jeszcze sterowane przez człowieka, ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy to posunie się o krok dalej, więc być może walka, która się wydaje bezsensowna z gatunkami inwazyjnymi, to jest tylko przeczekanie, to jest poczekanie na taką metodę, która będzie wreszcie skuteczna w walce z tymi gatunkami. Dużo się mówi o tym, że gatunki inwazyjne mogą być przyszłością w warunkach zmian klimatu, co mnie troszeczkę oburza, bo okej, mamy tutaj badania profesora Dyderskiego i jego zespołu, z których wynika, że robinia akacjowa, nawet w przypadku bardzo ostrych zmian klimatycznych, które nas czekają, świetnie sobie poradzi właściwie w całej Europie. Cały obszar Polski będzie obszarem potencjalnego występowania robini jako gatunku lasotwórczego nawet w 2070 roku przy takim najgorszym scenariuszu klimatycznym. Więc no, zapala się taka lampka, to może posadźmy robinię, nie? Może to jest przyszłość. Jeżeli nie będzie żadnych lasów, to będą chociaż lasy z robinią. No i jak popatrzymy na modele dla innych gatunków, to choćby dla sosny widzimy, że praktycznie cała Polska do roku 2070 nie będzie miejscem, w którym sosna będzie się nadawała do uprawy jako gatunek lasotwórczy. Być może ona gdzieś tam lokalnie przetrwa, ale nie będzie już takich drzewostanów sosnowych, jak teraz mamy, bo no, tak twierdzą naukowcy, trudno z tym dyskutować. No i na podstawie tego fragmentu wiedzy można byłoby powiedzieć, to sadźmy robinie. Ale to faktycznie jest tak, że gatunki rodzime nie przetrwają zmian klimatu. Część z nich być może nie przetrwa na większości siedzib, ale po pierwsze nie oznacza to, że one całkowicie wymrą, po drugie nie oznacza to, że nie zmieni się kompozycja gatunkowa po prostu. To nie będzie tak, że nagle las się rozpadnie i w miejscu lasu będzie gołe pole z gołą glebą, bo nic tam nie przetrwa. Nie, tam po prostu pojawią się inne gatunki rodzime, które będą w stanie zastąpić te gatunki, które nie wytrzymają zmian klimatu. I wystarczy tylko pojechać na południe Europy, tutaj zdjęcie zrobione przeze mnie 2-3 tygodnie temu w Rzymie, wiąz polny, rodzimy gatunek rosnący na ulicy, który nawet nie ma tutaj miejsca dla korzeni, korzenie rosną na asfalcie, a radzi sobie w warunkach miasta, gdzie temperatura nie, regularnie przekracza 40 stopni Celsjusza, a deszcz potrafi nie padać przez 2 miesiące w ogóle. Tutaj dom włączony, też rodzimy gatunek dla Polski, który rośnie na schodach w Rzymie, to nawet nie jest ulica, to są schody, on sobie tam radzi, to jest rzecz fenomenalna, to jest wspaniałe miejsce. No właśnie tutaj faktycznie gatunki rodzime nie mają szans przetrwać zmian klimatu. Oczywiście, jeżeli my wprowadzimy w miejsce tych gatunków rodzimych, które
powinny zastąpić te, które wypadną w drzewostanek. Jeżeli prowadzimy tam gatunki inwazyjne, to faktycznie rodzime gatunki sobie nie poradzą. Czyli jakby działa to zupełnie na odwrót. I jak przyjrzymy się tej aplikacji, której wspomniałem, którą opracował profesor Duderski i jego zespół, są tam gatunki takie jak choćby dąb bezszypułkowy, które właściwie są zwycięzcami, bo oni tak ciekawie to określili, że gatunek, który przetrwa te zmiany klimatyczne, jest zwycięzcą i dąb bezszypułkowy nawet w tym najgorszym scenariuszu klimatycznym będzie mógł występować jako gatunek lasotwórczy praktycznie w całej Polsce, a nawet na obszarach, które teraz są dla niego nieprzydatne, jeżeli chodzi o występowanie. Czyli to nie jest tak, że wszystkie drzewa nagle nam wymrą, po prostu zmieni się kompozycja gatunkowa i lasy gospodarcze też powinny być powoli kształtowane już pod kątem tego, żeby przystosować się, żeby zaadaptować się do tych zmian klimatu. Jeżeli myślimy o tym, że rodzime gatunki nie przetrwają zmian klimatu, to zawsze sobie wyobrażam wtedy wierzbę kruchą, która, jak mówiłem wcześniej, wierzby są inwazyjne w Australii. I tu mamy przykład badań, które pokazują, jaki jest potencjalny zasięg występowania wierzby kruchej naszego rodzimego gatunku w Australii. Zwróćcie uwagę, że ona obejmuje praktycznie pół Australii, pół pustynnego kontynentu, gdzie temperatura przekracza 50 stopni. Więc jeżeli ona wytrzyma 50 stopni na pustyni w Australii, to wytrzyma w warunkach miejskich. Tak samo głóg jednoszyjkowy. Jeżeli ten gatunek występuje dziko na Saharze, to wytrzyma w warunkach miejskich. I takich gatunków jest całkiem sporo. Oczywiście rośliny nie są niezniszczalne i to, co widzieliśmy wcześniej, taki wiąz polny, on przetrwa w Rzymie w takich bardzo trudnych warunkach, jeżeli chodzi o brak misy korzeniowej, ale też w tym Rzymie nie ma mrozów, więc jest dużo dłuższy sezon wegetacyjny, więc jest mu tam łatwiej sobie poradzić, ale to pokazuje tylko, że te gatunki mają potencjał do sadzenia w mieście i warto się nad tym zastanowić i pochylić. Jest wiele takich gatunków, jak jarząbekinia. Jeżeli szukamy gatunków, które mogłyby sobie poradzić w warunkach zmian klimatu, szukajmy takich ekosystemów w Polsce, które są szczególnie nasłonecznione, ale w których też pojawiają się mrozy, gdzie te gatunki, które tam występują, są na tyle plastyczne, że mogłyby sobie poradzić w warunkach zmian klimatu. I takimi ekosystemami są przede wszystkim murawy kserotermiczne i stepy. Jest bardzo, bardzo dużo gatunków, które są, wydaje mi się, że mają potencjał do sadzenia w mieście, a do tego są przepiękne, jak choćby kołotocznik wierzbolistny, który występuje naturalnie już kilkadziesiąt kilometrów od południowej granicy Polski. Przepiękna roślina, pojawia się powoli gdzieś tam w centrach ogrodniczych do sadzenia. Jeżeli ten gatunek występuje dziko w Czarnogórze, to sobie poradzi również w Polsce w warunkach zmian klimatu. Więc jakby tu podsumowując, te część zmiany klimatu nie oznaczają eksterminacji rodzimej flory. Wiele rodzimych gatunków sobie poradzi jeszcze przez dziesięciolecia i to poradzi sobie w miastach, jestem przekonany. Oprócz tego mamy setki gatunków z Europy Południowej, które nie dość, że będą się nadawały do sadzenia w miastach, no to one prawdopodobnie stopniowo będą rozszerzały swój zasięg występowania na północ, o ile jest to możliwe, biorąc pod uwagę ciągłość siedlisk. Więc jakby tutaj potencjał, jeżeli chodzi o kształtowanie miast, jest i jestem o to spokojny, o ile w ogóle takie zmiany klimatu przetrwamy ze względów społecznych, to znaczy ze względu na migrację ludzi i tak dalej, być może problemy będą inne i nie będziemy się zastanawiać tym, co sadzimy w miastach, ale bądźmy dobrej myśli, że potrzebujemy zielonych miast, zacienionych, sadźmy tam gatunki rodzime. Często się pojawia taki argument, że gatunku inwazyjnego się nie da zastąpić, bo on ma takie cechy, które sprawiają, że jest idealny do miasta. Tak naprawdę każdy się da zastąpić. Jeżeli każdy gatunek inwazyjny jest możliwy do zastąpienia przez gatunek rodzimy, to po co sadzić ten gatunek inwazyjny? Dla wygody? Czy dlatego, że jest tańszy? Czy dlatego, że łatwiej go wyprodukować w szkółce? Czyli my teraz zaoszczędzimy czas, zaoszczędzimy pieniądze po to, żeby kolejne pokolenie się męczyło z tym gatunkiem inwazyjnym. A jeżeli pojawia się argument, który mówi o tym, no ale gatunki rodzime nie wytrzymają zasolenia, to wtedy zawsze wyciągam to zdjęcie, czyli topole białą, które rośnie na plaży nad Morzem Śródziemnym, korzeniami jest w słonej wodzie, w wodzie dużo bardziej słonej niż Bałtyk, radzi sobie doskonale, radzi sobie z nasłonecznieniem. Dlaczego nie mogłaby być sadzona w mieście w takim razie? Okej, to lecimy dalej. No właśnie, ten temat, który budzi chyba najwięcej kontrowersji, który dalej jest w pełni niezrozumiały, ponieważ nie jest tak oczywisty, jeżeli chodzi o podstawy naukowe tego zagadnienia. Tutaj zdjęcie z ogrodu botanicznego w Powsinie, gdzie mamy inwazyjny gatunek obcy z tabliczką gatunek przyjazny zapylaczom. No, czy tak jest faktycznie, czy ta roślina jest przyjazna zapylaczom? Mamy miód nawłociowy, który jest właśnie w oparciu o uprawy tego gatunku inwazyjnego przygotowywany.
Takim gatunkiem inwazyjnym, który często jest sadzony właśnie jako miododajny, jest łubin trwały, który jeszcze w Polsce nie jest aż tak groźny, może w takich obszarach górskich, Sudetach, zwłaszcza tam występuje masowo, ale wystarczy pojechać do Skandynawii i tam on rośnie właściwie wszędzie, tak jak u nas na Włoś. Przeprowadzono badania dotyczące tego, jaki jest tak naprawdę wpływ tego łubinu na populację zapylaczy, no bo wydawałoby się, że jeżeli to jest roślina miododajna, no to ona będzie miała pozytywny wpływ na zapylacze, że ona będzie wspierać te zapylacze. No i przeprowadzono bardzo szczegółowe badania, gdzie porównywano ze sobą obszar, w którym nastąpiła inwazja łubinu, na biało zaznaczony słupek miejsca z inwazją i miejsca, które nie są objęte inwazją, na szaro słupek. No i popatrzmy, co tu się dzieje. Mamy grupy owadów. Bumble to są trzmiele, ants to są mrówki, hymenoptera to są pluskwiaki, chrząszcze i tak dalej, i tak dalej, lepidoptera motyle. I okazuje się, że wszędzie, we wszystkich grupach, prawie we wszystkich grupach, obszary, które nie zostały skolonizowane przez łubin, jeżeli chodzi o liczbę osobników, tych osobników jest więcej. Widać ogromną różnicę, zwłaszcza w przypadku chrząszczy, gdzie było wielokrotnie, kilka razy więcej osobników chrząszczy na obszarach, gdzie tego łubinu nie było. I tak naprawdę jedyna grupa, gdzie liczebność owadów wzrosła w momencie pojawienia się łubinu, to są trzmiele, a także pająki, arachnida, które po prostu żywią się tymi trzmielami w znacznym stopniu, tak podejrzewam przynajmniej. Ale przyjrzyjmy się dokładnie, co się dzieje, jeżeli chodzi o skład gatunkowy trzmieli. Tutaj jest kilka gatunków trzmieli, które tam badano i okazuje się, że tylko jeden gatunek trzmiela zwiększył swoją liczebność masowo i to prawie czterokrotnie. Jeden najpospolitszy akurat na tamtym obszarze gatunek trzmiela. Taki gatunek trzmiela, który jest generalistą, to znaczy on potrafi skorzystać z każdego źródła pokarmu dostępnego, natomiast właściwie wszystkie pozostałe grupy albo nie zmieniły swojej liczebności, albo ich liczebność spada w miarę inwazji. Czyli okej, ogólna liczebność czy masa owadów być może się nawet zwiększyła, jeżeli chodzi o te obszary, gdzie łubin się pojawił, ale skład gatunkowy się zmienił. Gatunki, które potrzebują jako pokarmu konkretnego gatunku rośliny, której tam nie ma, ponieważ wypadł ją łubin, te gatunki nie są w stanie przetrwać. Te gatunki, które konkurują z takim generalistą, jak ten gatunek trzmiela, też nie są w stanie przetrwać, bo ten gatunek jest wyjątkowo dobrze wtedy funkcjonujący, jeżeli chodzi o jego populację. Więc tak naprawdę sadzimy gatunek miododajny, mówiąc o tym, że on jest dobry dla pszczół, a on wspiera tylko jeden gatunek zapylacza, a wszystkie inne dziesiątki czy setki gatunków owadów cierpią na tym, że ten gatunek został tam wprowadzony. To są były dość skomplikowane badania, mam nadzieję, że udało mi się takich tam przedstawić, więc znowu tutaj memem odpowiedzmy na tę sytuację. Taki cytat, drobinia przecież o kwicie kwitnie, wspaniałym pożytkiem dla zapylaczy, to jest wspaniałe drzewo, przepiękne, pięknie pachnie, sadźmy to drzewo, nie? No to powiedzcie mi, tak naprawdę, jeżeli robinia kwitnie przez 2 tygodnie, to czym owad ma się żywić w takim lesie, jak ten po lewej stronie, gdzie jest tylko robinia i regras? Przecież mamy cały rok do zagospodarowania, nie? Jakby znowu to jest myślenie o czymś tu i teraz. Nie myślimy nie tylko w skali jakby rozwoju ekosystemu, ale nawet nie potrafimy pewnych rzeczy zaplanować w skali sezonu wegetacyjnego. Właśnie robinia akacjowa, różnorodność biologiczna. Ale to i tak robinia akacjowa jest gatunkiem, który daje jakiś tam pożytek zapylaczom, no ale mamy takie gatunki jak dąb czerwony, które nie dają żadnego lub prawie żadnego pożytku dla zapylaczy. Mamy las dominowany przez dąb czerwony na terenie miasta Rzeszowa, to jest w mieście. Czym owady mają się tu wyżywić o dowolnej porze roku, jeżeli jest tutaj tylko dąb czerwony, nic więcej, nie ma żadnych innych gatunków w rejonie. Ale pamiętajmy o tym, że wpływ tych gatunków inwazyjnych na owady nie jest tak jednoznaczny. To jest bardzo trudne do zbadania zagadnienie. Nie będę tego tutaj powtarzał, być może jeszcze w dyskusji do tego wrócimy. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że gatunek inwazyjny potrzebuje zapylacza. Ten zapylacz pomaga mu się rozprzestrzeniać bardzo często. Więc dlaczego ten gatunek inwazyjny miałby niekorzystnie wpływać na zapylacze? To byłoby absurdalne z ewolucyjnego punktu widzenia. Ale obecność tego gatunku inwazyjnego to jest konkurencja dla rodzimych roślin. Często te gatunki inwazyjne zabierają zapylacze naszym gatunkom rodzinnym. Po co taki trzmiel ziemny, jakiś pospolity gatunek miałby szukać jakichś pojedynczych kwiatów rosnących gdzieś w lesie, skoro on poleci na pole na Włoci i tam się wyżywi bez większego problemu, ale nie poleci potem do lasu. Więc o tym pamiętajmy. Poza tym pamiętajmy, że owady zapylające to nie tylko imago. Mamy motyla, który żywi się nektarem, ale on też ma gąsienicę. Ta gąsienica musi się czymś wyżywić. Jeżeli
miejscu, gdzie ten motyl występuje, gdzie występują jego larwy, występuje tylko na Włoch, a jest to gatunek, który na przykład, nie wiem, rusałka pokrzywni, która potrzebuje pokrzywy do występowania. Jeżeli na Włoch wyprze pokrzywę, no to nie będzie tam tego motyla i nieważne jaki gatunek, jak bardzo będzie ten gatunek miododajny, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ larwy tego organizmu nie są w stanie w ogóle występować w tym miejscu. Lećmy dalej. Pamiętam, że jak kiedyś z Mikołajem rozmawiałem i powiedziałem o tym Ziboldzie, który sprowadził rdestowiec do Europy, to Mikołaj powiedział coś takiego: kurczę, ja bym się chciał cofnąć w czasie i powiedzieć temu Ziboldowi, żeby tego nie robił. A ja tak sobie pomyślałem, a gdyby ktoś się przeniósł w przyszłości do nas, to przed jakimi gatunkami by nas przestrzegł? Zastanówmy się nad tym. Lista gatunków inwazyjnych w Polsce to jest tylko około 100 roślin. To nie jest naprawdę dużo, biorąc pod uwagę dostępność roślin ogrodniczych, które katalogi zawierają sobie tysiące gatunków i odmian. Oprócz tego kolejnych tysiące gatunków, które mają potencjał do sadzenia w mieście, ale z jakichś powodów nie są sadzone, no to tych 100 gatunków to wcale nie jest tak dużo. I tak naprawdę cała taka lista to już jest coś, przed czym należy tutaj się wystrzegać, jeżeli chodzi o sadzenie. Natomiast ja bym szczególnie uważał na gatunki, które jeszcze w Polsce nie są inwazyjne, nie znajdują się na żadnej liście gatunków inwazyjnych w Polsce, ale wszystko wskazuje na to, że one inwazyjne będą. Przede wszystkim trzy grupy, bo tak można powiedzieć, że to raczej grupy niż gatunki. Miskanty, zwłaszcza miskant cukrowy. Już widziałem pierwsze stanowiska miskanta cukrowego zdziczałego na terenie miasta Rzeszowa, właśnie w pobliżu ogródków działkowych, gdzie ktoś wyrzucił te miskanty i pojawiały się już tam coraz większe takie jednogatunkowe agregacje. Na razie kilkaset metrów kwadratowych tylko miały, ale myślę, że to się będzie coraz bardziej rozprzestrzeniać. Jednogatunkowy układ budowany tylko przez miskanta nad rzeką. Druga rzecz to paulownie. Oczywiście część paulowni, które są sprzedawane, które są sadzone, one teoretycznie nie są zdolne do rozmnażania się z nasion, natomiast bez problemu, jak piszecie Oxytree nasiona, wyskoczy wam na Allegro czy w innym serwisie nasiona do kupienia po prostu paulowni cesarskiej czy innego gatunku. Paulownia cesarska jest gatunkiem niezwykle groźnym, skrajnie inwazyjnym w warunkach Europy Południowej, a trzecim takim gatunkiem, którego bym się wystrzegał, jest Budleja Davida, która nie wiadomo dlaczego została wypromowana jako jakiś krzew dla motyli. Sadzona jest masowo w miastach, jeden z najczęściej sadzonych gatunków, co jest fatalne w skutkach, bo wystarczy zajrzeć do prasy. Ja nie wiem, dlaczego ludzie, którzy sadzą coś w mieście, nie wpiszą po prostu tego w internecie. O tym też powiem jeszcze w tej ostatniej części prezentacji. Ale na przykład tutaj prasa brytyjska, gdzie napisano, że eksperci ostrzegają, że budleja będzie groźniejsza niż rdestowiec ostrokończysty. No i mamy tutaj pierwsze zdjęcia, które pokazują, że potrafi zniszczyć elewację budynku, potrafi zniszczyć asfalt i też tutaj w tym artykule, już w tytule jest napisane, że wszystko wskazuje na to, że również budleja będzie takim gatunkiem, który będzie obniżać wartość domów. W Polsce się mówi wciąż, że jest troszeczkę za zimno dla budlei, ale ja już widziałem pierwsze stanowiska budlei zdziczałej, między innymi na terytorium Bielska-Białej, w Polsce zachodniej. Ona zaczyna wkraczać i w miarę ocieplenia się klimatu będziemy mieli kolejnego rdestowca. Wszystko na to wskazuje. Więc jeżeli ktoś miałby się przenieść w przyszłości, jestem przekonany, że przestrzeże nas przed budleją. No właśnie, ale mówiłem też, że miskant jest potencjalnie groźnym gatunkiem. I jakby tutaj mam takie déjà vu. Zwycięzcą plebiscytu na roślinę roku, rośliną roku został miskant. Miskanty, kilka gatunków miskantów to są gatunki inwazyjne, zwłaszcza na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie nie dość, że one powodują ogromne straty, jeżeli chodzi o dewastację ekosystemów, to są jeszcze gatunkami, które są odpalne i można znaleźć konkretne artykuły, jakie straty w milionach liczone powoduje to, że posadzono miskanty masowo w ogrodach i one uciekły na tereny cenne przyrodniczo. W tej chwili jeszcze miskantów w Polsce nie mamy, ale wszystko wskazuje na to, że wydarzy się to samo. Tymczasem co my robimy? Ogłaszamy, że miskant jest rośliną ogrodniczą roku. Déjà vu, dlaczego? Bo przypomina mi się rdestowiec jako roślina ogrodnicza roku 1847. Co ciekawe, jak się wejdzie na stronę, z której pozyskałem te informacje, tam jest link na tym Facebooku, jest napisane, że ten gatunek nie jest ekspansywny. Jak nie jest ekspansywny, skoro jest uznawany za jeden z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych? Nie? To tylko pokazuje, że Mikołaj tak mnie zapowiedział, mówiąc o tym, że rzuciłem działalność naukową, bo byłem wkurzony tym, że nie ma przepływu pomiędzy naukowcami i praktykami. No i właśnie tutaj to widzimy. Są praktycy, którzy sadzą i nie czytają artykułów naukowych, gdzie naukowcy alarmują, ostrzegają, nie sadźmy tego gatunku, nie, zróbmy z niego gatunek ogrodniczy roku. I to jest bardzo poważny problem. Oczywiście gdyby od czasu do czasu ten miskant posadzić, to nie byłoby to problemem, ale on jest obecnie sadzony wszędzie
masowo, jeżeli faktycznie dojdzie do tego, że on zacznie się samodzielnie rozprzestrzeniać, to mamy gotową drogę do inwazji praktycznie wszędzie. Zresztą popatrzmy, znowu mówimy o tym, że jesteśmy w mieście i gatunek nie jest groźny. Zaznaczając strzałką las, który widać na drugim planie, nawet tutaj zdjęcie, które zostały wystawione w tym poście. Jeżeli on ucieknie, to ma kilkadziesiąt metrów, żeby dostać się do ekosystemu, który nawiązuje przynajmniej do ekosystemu naturalnego. Czy rdestrówka Alberta, który jest takim gatunkiem sadzonym masowo na ekranie dźwiękoszczelnym i nic nie wskazuje na to, że jest inwazyjna w Polsce. Nie ma danych, które mówią o tym, żeby gdzieś uciekała, ale rdestrówka Alberta jest gatunkiem blisko spokrewnionym z rdestowcem i według niektórych klasyfikacji ona jest uznawana za gatunek rdestowca. Więc na pewno chcemy sadzić gatunek rdestowca na ekranach dźwiękoszczelnych. Czy to na pewno jest rozsądne? Tak samo było z rdestowcem ostrokończystym, który dopiero po kilkudziesięciu latach od wprowadzenia, bo to około 1900 roku, pojawiają się pierwsze doniesienia o tym, że on dziedziczeje i tworzy taki jednogatunkowy układ. Naprawdę zastanówmy się nad tym. I tak naprawdę nawet jeżeli gatunek nie jest inwazyjny, to czy my naprawdę chcemy wprowadzać masowo jeden gatunek albo jedną odmianę, które często są bardzo ze sobą blisko spokrewnione genetycznie, często to są klony genetyczne jednego osobnika, więc jeżeli pojawi się jakiś pasożyt, który zabije jedno z tych drzew, to jest duża szansa, że zabije całą populację, która jest jednorodna genetycznie. Kolejna rzecz znowu, planujmy coś w skali całego sezonu wegetacyjnego przynajmniej. Jeżeli chcemy posadzić roślinę miododajną, to zastanówmy się, czym ten owad będzie się żywił przez cały sezon wegetacyjny. Zaplanujmy zieleń w taki sposób, żeby ten owad miał pokarm dla siebie od wczesnej wiosny. Wczesną wiosną w warunkach naturalnych korzystałby z geofitów, które często pojawiają się już pod koniec lutego w lasach. Później będzie korzystał z drzew, które zaczynają kwitnąć, pojawią się później inne gatunki itd. itd. Miejmy to na uwadze, planując roślinność, planując zieleń na obszarze miasta. Co z tego, że my posadzimy całą aleję jakiegoś drzewa miododajnego, jeżeli to drzewo miododajne daje pożytek przez tydzień czy przez dwa tygodnie w roku. Nie? No i ostatnio już taka najkrótsza część, bo chyba strasznie mam wrażenie, że strasznie długo mówię. Mam nadzieję, że tutaj nie będę miał nieprzyjemności z waszej strony z tego powodu. Skąd czerpać wiedzę? Literatura jest bardzo, bardzo obszerna. Są wspaniałe strony w internecie, na Facebooku, między innymi taki profil Łowca Obcych, tam znajdziecie super informacje na temat zawsze inwazyjnych gatunków zwierząt. Te dane są dostępne na wyciągnięcie ręki. Ja wam szczególnie polecam taką książkę, która już ma parę lat, bo to już jest 12 lat, ale w większości można uznać, że ona jest w pełni aktualna. Tam jest dla mnie najlepsza, najbardziej taka sensowna lista gatunków inwazyjnych. Jeżeli szukacie informacji, czy jakiś gatunek jest inwazyjny, to poszukałbym tej książki. Ta książka jest dostępna za darmo w internecie. Oczywiście tam nie ma jeszcze budlei czy innych gatunków, które zaczynają być powoli inwazyjne w Polsce, ale jakby ogół gatunków jest tutaj zawarty. Tam między innymi jest wymienionych 39 gatunków drzew i krzewów, które są zadomowione, ale jeszcze nie inwazyjne. To możecie sobie porównać, zastanowić się, czy uważacie, że gatunek, który wybraliście, ma szansę stać się gatunkiem inwazyjnym, czy nie. Natomiast jeżeli szukamy gatunku, którego nie ma w tej książce, który na przykład dopiero zaczyna być sadzony, to powinna wam się zapalić lampka. Jeżeli nie mamy żadnych danych o tym, że jakiś gatunek został posadzony, to czy na pewno powinniśmy go sadzić? Jeżeli sprowadzamy po raz pierwszy do danego miasta, czy nawet czasem po raz pierwszy do Polski, jakiś bardzo rzadki gatunek drzewa, który pochodzi z Azji, z Tajwanu, z Japonii, nie wiemy nic o tym drzewie, czy na pewno powinniśmy go sadzić w mieście? Warto skorzystać po prostu z wyszukiwarki. I to nie ze zwykłej Google, ale z wyszukiwarki Google Scholar, takiej wyszukiwarki artykułów naukowych. Tu dla przykładu, jak wpisałem, czy Pyrus kaleriana, czyli grusza drobnoowockowa jest inwazyjna, to od razu dostałem podpowiedź jako pierwszą, czy Pyrus kaleriana invasive. I tak naprawdę po wpisaniu tego otrzymuję ileś tam artykułów naukowych, gdzie nawet nie muszę na nie klikać, bo już na podglądzie widzę, że ta roślina jest inwazyjna. Jeżeli chcę więcej się dowiedzieć, to klikam, otwieram PDF. Mam nie tylko informacje na ten temat, ale też konkretną informację, że to jest artykuł naukowy, to akurat strona Cambridge.org, czyli rzetelne źródło informacji Uniwersytet w Cambridge. Artykuł, który mogę zacytować, który ma jakichś autorów, który był ileś tam razy cytowany, tu dla przykładu 24 razy cytowany artykuł o tym, że jest ze względu na hybrydyzację bardzo inwazyjnym gatunkiem właśnie tym, o którym mówię. To samo można zrobić z innymi gatunkami, czy miskant jest gatunkiem inwazyjnym. I tu akurat ktoś napisał, że chociaż miskant jest gatunkiem szczególnie inwazyjnym, to wciąż kontynuuje się jego sprzedaż. Tu mamy informację, że jest inwazyjny. Jeżeli dalej macie wątpliwości, zawsze możecie do mnie napisać.
jeżeli będę miał czas, to wam od razu odpiszę zazwyczaj z zapytaniem, czy uważasz, że jakiś gatunek jest inwazyjny. Jeżeli ja uważam, że jest, to wam napiszę, że jest. Jeżeli nie jestem pewien, to sprawdzę, mnie będzie łatwiej wyszukać tych artykułach, bo się lepiej w nich orientuję i można to szybko załatwić. Mnie też zależy na tym, żeby w tych miastach faktycznie nie sadzić gatunków inwazyjnych, więc w moim interesie jest to, żeby wam odpowiedzieć na takie pytanie. Ale podsumowując, oczywiście są gatunki inwazyjne, które dają nam coś dobrego, czy dają ekosystemowi coś dobrego, jak choćby ta robinia, która jest pokarmem dla pszczół, ale zysk z usług ekosystemowych, które wynikają z tego, że posadzimy gatunki inwazyjne, zawsze będzie mniejszy niż to, ile usług ekosystemowych straciliśmy przez to, że posadziliśmy te gatunki inwazyjne. I nawet jeżeli tak nie jest, to są to jakieś ewenementy, bardzo, bardzo nieliczne przykłady, natomiast prawie zawsze jest tak, że ten gatunek inwazyjny po ucieczce do ekosystemu powoduje dla nas stratę i to niestety stratę zazwyczaj nieodwracalną. Pamiętajmy też o tym, że ustawa Prawo ochrony środowiska mówi o tym, że kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, musi podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. Więc jeżeli sadzicie w mieście nowy gatunek, który przyjechał do was z Tajwanu, to teoretycznie łamiecie prawo, łamiecie zasadę przezorności w prawie ochrony środowiska, ponieważ wy nie wiecie, jaki jest wpływ tego gatunku na ekosystem. Mam nadzieję, że przekonałem te osoby, które są odpowiedzialne za sadzenie roślin w miastach, żeby jednak sadzić gatunki rodzime zamiast gatunków inwazyjnych. Natomiast tym slajdem kończę. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu, jeżeli macie jakieś pytania. A teraz proszę o pytania na bieżąco. Dziękujemy ci serdecznie, Wojtku, za super wykład, jak zwykle zresztą. Pytanie teraz, jeśli chodzi o pytania, które zadawali uczestnicy webinaru, będziesz chciał je przeczytać, czy wrzucić zbiorczo w komentarzu właśnie tutaj w czacie, żebyś sobie mógł je przeczytać, czy będziesz się wyszukiwać? Ja nie wiem, jak z czasem stoisz, bo widzę, że trochę za długo gadałem, nie? Więc nie wiem, jak uważasz. Jeśli ty masz czas, myślę, że wiele osób będzie takich, które chętnie usłyszą odpowiedzi na te pytania, więc tutaj tak naprawdę decyzja należy do ciebie. Okej, to mogę czytać, tylko jakoś dziwnie mi się to wyświetla. Okej, to ja wezmę tak, że wrzuciłem w tym momencie w komentarzu wszystkie, które znalazłem, zrobiłem taki spis i myślę, że tak będzie po prostu najwygodniej. Na czacie wrzuciłem. A, oj, to trochę jest tych pytań, widzę. Dobra, co my tu mamy? Daj mi sekundę, bo muszę się ogarnąć. Ojejku, widzę, że to się działo podczas tej prezentacji. No nie, to ja chyba tego nie zdążę przeczytać wszystkiego. Dobra, to może... A nie, no to może wybrać sobie kilka pytań, ewentualnie na resztę, jeśli będziesz mieć czas, to odpowiemy, wrzucimy na przykład jako odpowiedzi pod linkiem do webinaru, bo oczywiście webinar jest nagrywany, on będzie też na naszej stronie i jak inne z serii Lepsze Miasta będzie można sobie obejrzeć. Dobra, już się ogarnąłem, więc na szybko postaram się odpowiedzieć na kilka pytań przynajmniej. Joanna zapytała, niektóre rodzime gatunki wycofują się z Polski z powodu zmian klimatu, co w takiej sytuacji może jednak powinniśmy uważniej przyjrzeć się tym gatunkom, opcjom, które chcą u nas rosnąć. Chyba jesteśmy zmuszeni znaleźć jakąś równowagę. Ja się z tym zgadzam, tylko powinniśmy poszukać gatunków, które nie według obecnego stanu wiedzy nie wpłyną negatywnie na nasze ekosystemy. Ja bym szukał gatunków takich, które występują naturalnie, na przykład w Europie Środkowej, takie jak choćby jarząb domowy, czy takich gatunków jak dąb omszony, jak jarząb brekinia, które często występują naturalnie w Polsce. To są gatunki, które myślę, że świetnie sobie poradzą ze zmianami klimatycznymi i takich gatunków powinniśmy poszukiwać. Oczywiście zawsze trzeba się zastanowić nad tym, czy dobrym rozwiązaniem jest na przykład zastąpienie całego drzewostanu sosnowego drzewostanem z gatunku, który nie jest rodzimy dla Polski, to też będzie miało jakiś negatywny skutek. Natomiast stopniowo w miastach myślę, że powinniśmy szukać przede wszystkim gatunków z Europy Środkowej, z Europy Południowej, ale też zawsze warto w takich sytuacjach wpisać w wyszukiwarce, sprawdzić, czy taki gatunek nie oddziałuje negatywnie. Poza tym mamy super czasy, że na Facebooku czy na ResearchGate możecie napisać do włodarzy miasta, nie wiem, Wiednia, Zagrzebia z pytaniem: słuchaj, przyjacielu, jestem urzędnikiem, ty jesteś urzędnikiem, powiedz mi, jakie gatunki sadzicie w mieście, jakie sobie radzą, jakie są nieinwazyjne i już się wymieniacie informacjami, nie? Emilia, jeżeli roślina rodzima walczy z wariacjami związanymi z klimatem, zanieczyszczeniami, to inwazyjne gatunki obce osłabiają jej moce.
Raczej powinniśmy to rozpatrywać na poziomie konkurencji, to znaczy jeżeli ta roślina jest mocno osłabiona na swoich naturalnych siedliskach, to pojawienie się gatunku inwazyjnego powoduje, że ona może nie wytrzymać takiej konkurencji, to może być konkurencja o zapylacze, o zasoby, to może być bezpośrednia konkurencja na przykład o światło. Myślę, że z grubsza tak to wygląda, ale tak naprawdę to pytanie, to odpowiedź to byłby osobny wykład. To jest właściwie to samo pytanie. Robinie są wiecznie sadzone przez miasta, urzędnicy sadzą szpalery. A to raczej komentarz niż pytanie. Wiele miast sadzi pałownie. To są jakieś bezpieczne odmiany. Teoretycznie te, które są sprzedawane jako takie markowe oksity czy coś, nie rozmnażają się w sposób generatywny, natomiast tak naprawdę jeżeli kupicie sadzonkę, to dopiero w momencie, kiedy ona wypuści owoce lub ich nie wypuści, dowiecie się, czy to faktycznie jest bezpieczne drzewo, czy nie, czyli po iluś tam latach. Po drugie, zawsze jest tak, że jeżeli jedna firma produkuje coś, co nie jest groźne dla środowiska, pojawi się 10 innych, które na fali będą chciały produkować coś taniej, szybciej. I po prostu są firmy, które się podszywają pod producentów tych drzewek, które nie są groźne, jeżeli chodzi o inwazyjność, i wprowadzają po prostu te, które rozmnażają się poprzez nasiona. Natomiast ogólnie z innych powodów też nie zalecam pałowni, chociażby przez to, że jest to takie drzewo, które bardzo mocno zacienia glebę, poza tym zużywa sporo wody, jeżeli chodzi o swój wzrost. Zresztą zastanówmy się nad tym, jeżeli mamy bór sosnowy, który wchodzi w wiek rębny po 60 czy 80 latach, załóżmy 80 latach, mamy 80 lat na swobodny rozwój ekosystemu, gatunki, które występują w tym lesie, jakikolwiek by on nie był, gdzieś tam mają dla siebie siedlisko. Tymczasem mamy dla odmiany robinie, która jest wycinana co 10 lat, co 5 lat, przepraszam, pałownie, która jest wycinana co 5 lat, co 10, i nagle w ciągu tych 80 lat, gdzie mielibyśmy jedno pokolenie sosny, eksploatujemy ten ekosystem 8 razy. No to łatwo sobie wyobrazić, jak takie miejsce wygląda. Oczywiście w warunkach miejskich, jeżeli posadzimy jedną czy kilka takie pałownie, to nie ma problemu, one są ładne, one są naprawdę estetyczne i niezwykle odporne na zmiany klimatu. Mimo wszystko jednak ja bym wolał tego drzewa nie promować, ponieważ nawet jeżeli miasto dopełni wszelkich starań, żeby posadzić taką formę, taką odmianę, która się nie rozmnaża, to ktoś widzi taką pałownię w centrum miasta, myśli, ale fajne drzewo, przepiękne drzewo, posadzę sobie w ogrodzie. Co robi? Wpisuje w Google nasiona pałowni. Tak niestety to działa. Tu ktoś zapytał, które miasta sadzą pałownie. No niestety miałem taką sytuację, że w pewnym mieście prowadziłem kurs, na którym wspomniałem o tym, że pałownia jest gatunkiem inwazyjnym i szkodliwym, i było ogromne zaskoczenie ze strony urzędników, ponieważ okazuje się, że firma, która sprzedaje sadzonki pałowni, sama robi kursy, wcześniej była w tym urzędzie i przez cały wykład czy całe szkolenie mówiła o tym, jakie pałownie są wspaniałe dla ekosystemów miejskich. Nie będę tego komentował. Jak zatem skutecznie usuwać rdestowce? No w tej chwili nie ma jednoznacznie skutecznej metody zwalczania rdestowców. Ktoś napisał, że bez użycia chemii jest ciężko. No mi się też wydaje, że taką najpewniejszą metodą są iniekcje. Iniekcje z Roundupu na przykład, czyli w momencie, kiedy zbliża się jesień, taki rdestowiec przygotowuje się do jesieni w taki sposób, że części nadziemne, te pędy nadziemne obumierają rdestowca i wszystko, co ten rdestowiec potrzebuje do wzrostu w kolejnym sezonie wegetacyjnym, podlega tak zwanej reutylizacji, czyli na przykład chlorofil czy inne substancje są wciągane, mówiąc kolokwialnie, do kłącza. Jeżeli wtedy, czyli na przykład w listopadzie, my przeprowadzimy iniekcję pędów jakiego rdestowca i prowadzimy tam Roundup, to razem z tym chlorofilem czy z innymi substancjami, które podlegają reutylizacji, rdestowiec może wciągnąć ten Roundup do kłącza i tam on może doprowadzić do śmierci takiego rdestowca, co jest szczególnie ważne, ponieważ te kłącza są często ze sobą połączone, często to są pojedyncze osobniki, bardzo mocno rozrośnięte i dzięki temu możemy zatruć kilka tylko pędów, a skutek będzie ciekawy. Natomiast no, nigdy w 100% się tego nie da zrobić, często trzeba to powtarzać wielokrotnie. Pojawia się też teraz nowa metoda zastosowania takiej siatki, która powoduje to, że pędy rdestowca przerastają przez tę siatkę i się łamią przez tę siatkę i obumierają. Natomiast już w Europie Zachodniej pojawia się pionierska metoda z wykorzystaniem takiego owada, który pochodzi z Japonii, nazywa się Afalara itadori, który po prostu żywi się w naturze tylko i wyłącznie żywi się rdestowcem, więc ktoś padł na pomysł, żeby go sprowadzić do Europy i w ten sposób usuwać. Natomiast skutki tego mogą być
fatalne, ponieważ no, jeżeli skończy się rdestowiec, to pytanie, jakie gatunki rodzime wtedy ten owad będzie w stanie wykorzystać jako bazę pokarmową. No tak trochę mało czasu tutaj na szybko odpowiadam na te pytania, ale mam nadzieję, że coś tam odpowiem. Tu jest jeszcze o oksidzie, też mówiłem. Okej. Tu jest dyskusja trwała niezależnie od tego, co mówiłem. Jak reagować na ogłoszenie ze sprzedażą sadzonych roślin z listy? No właśnie tutaj jest to niejasne, ponieważ teoretycznie trzeba by to było zgłosić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, natomiast często w tych aukcjach nie jest napisane, z którego miasta jest sprzedawca, więc tak naprawdę nie wiadomo, do której Regionalnej Dyrekcji to zgłosić. I ja zgłaszałem to do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze skutkiem takim, że usunięto te aukcje wszystkie, natomiast dostałem informację, że jednak powinienem był to zgłosić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zwłaszcza rośliny akwariowe masowo jeszcze są sprzedawane na Allegro niestety, te, które są na liście gatunków inwazyjnych. W takim razie co robić? Wycinać istniejące już robinie? No to jest pytanie, na które się nie da odpowiedzieć. Trzeba się zastanowić, czy w danym miejscu ma to sens, ponieważ no, jeżeli wydamy pieniądze na usunięcie w danym miejscu robini, a dookoła będzie parę tysięcy osobników kolejnych, no to jest to syzyfowa praca, która nie ma sensu. Ale jeżeli jest to miejsce, gdzie ta robinia dopiero zaczyna się pojawiać, jest to obszar chroniony, jest taki użytek ekologiczny, gdzie są stanowiska chronionych gatunków, to myślę, że jak najbardziej warto te robinie usuwać. Same są konsekwencje użycia metody mikrofalowej i wpływu na gatunki niedocelowe. Nie mam takich informacji, nie dotarłem. Akurat tu uniwersytet ogłosił to jako nowy patent, jako nową metodę. Ta metoda jest co prawda, nie jest nowa, jest stosowana w Ameryce Północnej już od kilkunastu lat jako taka metoda pionierska, ale tak naprawdę nigdzie nie doszukałem się wpływu, no bo to przecież te mikrofale muszą wpływać na choćby faunę glebową i tak dalej, więc pytanie, czy ta metoda ma przyszłość, nie wiem, to się okaże, natomiast bardziej chodziło mi, żeby pokazać, że technologia wkracza w takie zakresy, jeżeli chodzi o usuwanie gatunków inwazyjnych, że jeszcze kilka lat temu w ogóle sobie tego nie wyobrażaliśmy. Forest. No w ogóle nie tylko aplikacja Future Forest, polecam wam wpisać. Marcin Tyderski w Google'ach, tam kilka wywiadów z nim, bardzo ciekawy gatunek inwazyjny, jeżeli chcecie uzupełnić wiedzę. Na każdych studiach z architektury krajobrazu uczą o budle, jak sadzić, projektować, planować. No. Tego, co się orientuje na studiach z architektury krajobrazu, jest bardzo niewiele, o ile w ogóle są zajęcia z ekologii. To są skutki tego, co my tu mamy. To jest dyskusja. Coś o laurowiśni. Laurowiśnia jest gatunkiem rodzinnym dla Europy Południowej i ja myślę, że możemy ją bezpiecznie sadzić, że tutaj nie ma zagrożenia. Miskant cukrowy jest ekspansywny, chińskie nie. Takie mam doświadczenia. Tak, bo w warunkach Polski jeszcze nie obserwujemy ucieczki miskantów chińskich, natomiast dzieje się to w Ameryce Północnej, więc można przypuszczać, że w Polsce będzie się to działo, zwłaszcza, że te gatunki, takie jak miskanty, one były dużo wcześniej wprowadzone na terytorium Ameryki Północnej niż w tej chwili masowo są wprowadzone w Polsce. To ja bym chciała wykaz roślin polecanych do miast, polecanych przez Wojtka. Możemy zrobić kiedyś jakiś wykład dodatkowy. Wykłady są nudne, bo to jest wymienianie gatunków. No, zacząłem tam przygotowywać jakąś publikację na ten temat, ale ciągle nie mam czasu niestety. Istnieje obowiązek zgłaszania inwazyjnych gatunków obcych. Jeżeli są na liście gatunków inwazyjnych, tych ministerialnych, to tak. Więc jeżeli widzimy na przykład bożodrzew, to teoretycznie nie tylko warto go zgłosić, ale musimy go zgłosić, bo zgodnie z prawem, jeżeli rozpoznamy gatunek inwazyjny z listy, go nie zgłosimy, to łamiemy prawo. No natomiast no, zastanówmy się, czy ma sens zawalić urząd tym, że zobaczymy gdzieś stanowisko paru tysięcy sztuk rdestowca, którego i tak się nie da usunąć, nie? Tutaj litości dla urzędników w tej sytuacji. Co z robinią akacją w mieście? Nie wszystkie odmiany tworzą odrosty korzeniowe, są ekspansywne. Umbra kulifera. Tak, to jest też argument, który często się pojawia, że możemy sadzić gatunki inwazyjne w miastach, ale ponieważ są odmiany, które nie produkują owoców. I okej, jakby tutaj ogólnie przeciwwskazań do sadzenia na przykład jesiona pensylwańskiego w odmianie Crispa, czyli taka kulka na pniu, nie widzę, ponieważ no nie, raczej on się nie stanie inwazyjny. Natomiast zastanówmy się, jaki sens ma sadzić gatunek, który nie dość, że nigdy nie wytworzy dużej korony,
Praktycznie żaden ptak poza jakimś tam grzywaczem może nie założyć gniazda nigdy w takiej kulce, a przede wszystkim ten jesion pensylwański nigdy nie będzie miał kwiatów, które dadzą pokarm dla owadów, nigdy nie będzie miał owoców, które będą w stanie skorzystać, czy ptaki, czy gryzonie. Więc jakby z punktu widzenia inwazyjności, okej, można sadzić te gatunki, natomiast, znaczy te formy bezpłodne, natomiast pytanie po co? A z drugiej strony mamy przykład gruszy drobnoowocowej, która w Ameryce Północnej była sadzona właśnie jako takie drzewo, które miało się nie rozmnażać, ale tak się złożyło niestety, że zaczęła się rozmnażać i stała się jednym z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych w Ameryce Północnej. Ja nie mówię, że tak będzie z tymi, które sadzimy w Polsce, ale istnieje takie prawdopodobieństwo. To mamy dalej. Słuchamy dalej. Agnieszka się pożegnała, to już jej nie powiem, cześć, bo nie widziałem. Jak wpłynąć na uczelnię? Kierunki architektury krajobrazu by przekazywały wiedzę o gatunkach inwazyjnych. No, co ja mam wam powiedzieć? Sam pracowałem przez parę lat na uczelni i bardzo często było tak, że program zajęć, które prowadziłem, był narzucony odgórnie, nawet jeżeli uważałem, że zajęcia są bez sensu, że się z nimi nie zgadzam, nie miałem na to wpływu. Podam wam przykład. Prowadziłem wykłady z dendrologii i chciałem prowadzić treści związane z praktyką, to znaczy diagnostyka drzew, jakieś metody oceny bezpieczeństwa drzewa, tego typu rzeczy, które uważam, że są kluczowe, jeżeli chodzi o dendrologię. I dostałem od koordynatora przedmiotu informację, że nie mam prawa przeprowadzić takich zajęć, że mam poprowadzić zajęcia o historii dendroflory na przestrzeni ostatnich 50 milionów lat. Takie niezwykle ważne i praktyczne treści, więc tutaj jest tak naprawdę potrzebna zmiana całego systemu. Wszystko zależy od poszczególnych osób, czy ktoś ma wiedzę i chce ją przekazać. I jakby, no oczywiście ja i tak prowadziłem to, co uważałem za stosowne podczas tych wykładów, ale no, robiłem to teoretycznie nielegalnie. Nie? O, Mariusz Wierzgą ktoś tutaj napisał. Co sądzisz o inwazyjnych gatunkach owoców, które zostały powołane jako pomnik przyrody? Mam takie przypadki dębu czerwonego czy robiny akacjowej. Jeżeli jest to dąb czerwony w centrum miasta, jest to jedno duże drzewo, to nie widzę przeciwwskazań. Jeżeli chodzi o robinię akacjową, to nie wiem, czy znam jakieś robinie, które są pomnikami, pewnie gdzieś tam są. Natomiast dużo większy problem jest, jeżeli chodzi o bożodrzew, bo w kilku miastach są bożodrzewy, które są pomnikami przyrody i to tutaj budzi kontrowersje. Jeżeli trzymamy się prawa, to teoretycznie nie ma prawa być bożodrzew pomnikiem przyrody i należy go usunąć. I tyle. No, zastanówmy się, czy jest sens trzymać drzewo, które jest tak inwazyjne. A z drugiej strony no, przepiękne, duże, wspaniałe drzewo zawsze jest czymś, co choćby jest w stanie wzbudzić zainteresowanie. Co ja bym zrobił? Być może zostawiłbym te drzewa jako gatunki inwazyjne, które są pomnikami przyrody, ale napisał tabliczkę z informacją, że słuchajcie, to drzewo jest pomnikiem przyrody, ale trzeba pamiętać, że jest gatunkiem inwazyjnym i nie należy go sadzić, że jest to relikt czasu, który zostało posadzone, gdy nie wiedzieliśmy jeszcze o tym, że te gatunki są inwazyjne. I nagle by się okazało, że to drzewo jako pomnik przyrody jest super obiektem dydaktycznym, bo przyciągnie uwagę, każdy się zastanowi nad tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o inwazję biologiczną. Tak, takie jest moje zdanie na ten temat. Agnieszka Mdłowska tutaj podziękowania, bardzo się cieszę, że się podobało. Obecne prawo nie dopuszcza stosowania iniekcji. No tak, jeżeli chodzi o stosowanie tych środków chemicznych, to tam są pewne takie obostrzenia, ale do końca się nie orientuję w tym temacie. Wiem, że gdzieniegdzie to jest stosowane w Europie, natomiast osobiście nigdy tego nie robiłem. Raczej ja nie jestem osobą, która osobiście zwalcza te gatunki inwazyjne, ja się tym zajmuję od strony szkoleniowej. Jest publikacja dotycząca zwalczania rezystansu. No właśnie. Nie mamy możliwości prawnej wpuszczania obcych gatunków owadów. Wiem o tym, nie ma takiej możliwości, ale wiem, że w Wielkiej Brytanii, w Szkocji wprowadzono. Więc pytanie, jaka będzie przyszłość tego. Ja nie jestem osobą, która by wzięła na siebie ciężar takiej decyzji i nawet jeżeli byłaby to skuteczna metoda walki z gatunkiem inwazyjnym, to jestem temu przeciwny, ponieważ obawiam się, że skutki mogą być groźniejsze niż obecność tych gatunków inwazyjnych. To znaczy wprowadzimy nowy gatunek inwazyjny i tak może się to wydarzyć. Świdosilwa lamarka również jest inwazyjna. Dwa gatunki, świdosilwa kłosowa, lamarka, są do siebie strasznie podobne i w niektórych źródłach amerykańskich jest napisane, że cała populacja europejska to jest świdosilwa lamarka, która jest błędnie opisywana jako świdosilwa kłosowa. Szczerze mówiąc, ja nie jestem w stanie dojść tutaj do konsensusu z samym sobą, które
krzewy, które widzę, to jest Hirohiva lamarca, która się dosyła kłosowo. Oba te gatunki są do siebie bardzo podobne. Jeżeli chodzi o uwarunkowania ekologiczne i inwazyjność, również są do siebie podobne, więc można je z praktycznego punktu widzenia traktować jako gatunki inwazyjne, oba te gatunki. Natomiast inne gatunki, mamy jeden gatunek rodzimy, świdośliwy, nazwa mi uciekła, to mi Mariusz Wierzgoń zaraz napisze, bo on będzie pamiętał. No i jeszcze ta świdośliwa Amelanchier alnifolia, która też nie wykazuje inwazyjności, ale byłbym też ostrożny, bo nie wiadomo, co będzie. Nie ma kompendium, czy... Ponawiam pytanie, czy w Polsce są podjęte kroki w stosunku do nasadzeń gatunków obcych wzdłuż dróg krajowych i autostrad? Jest ustawa o gatunkach obcych, z której wynika, że poza obszarami zwartej zabudowy nie wolno sadzić gatunków obcych. Jeżeli taka droga idzie przez tereny cenne przyrodnicze, jeżeli idzie przez obszary oddalone od zwartej zabudowy, to teoretycznie nie powinno się tam sadzić gatunków obcych. W praktyce jednak to prawo jest martwe i posiada liczne wyjątki. Jednym z takich wyjątków jest to, że jeżeli mamy do czynienia z obiektem budowlanym, to możemy tam posadzić gatunki obce. Nie wiem, jak do końca zdefiniować obiekt budowlany, ale być może właśnie droga jest takim obiektem budowlanym. Więc tutaj jednoznacznie niestety nie mamy takiej informacji. Jeżeli mówimy o gatunkach inwazyjnych z listy, to oczywiście nie wolno ich sadzić nigdzie w tym przy drogach. Okej, chyba przeleciałem z grubsza te wszystkie pytania. Nie wiem, czy chcecie coś zadać. Może Mikołaj chce coś dodać, bo sam masz ogromną wiedzę z tego zakresu i na pewno coś ci przyszło do głowy. Ja myślę, Wojtku, że wyczerpałeś tak naprawdę temat, jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy związane z gatunkami inwazyjnymi roślin. Wydaje mi się, że nic więcej do dodania nie mam. W zasadzie przypuszczam, że jakbyśmy się rozgadali, to nasza dyskusja mogłaby trwać długo, długo. Natomiast też nie chcemy oczywiście naszych gości tutaj, słuchaczy, zamęczyć. Przypuszczam, że może być tak, że kiedyś do tematu gatunków inwazyjnych z Twoim udziałem wrócimy, bo jest wiele wątków, które warto byłoby poruszyć, chociażby to, jakie gatunki w mieście warto sadzić, żeby jakąś listę faktycznie zrobić wspólnie i taką listę przekazywać do inwestorów i osób decyzyjnych. Także myślę, że na tym skończymy. Ja dziękuję Tobie serdecznie, Wojtku, za poświęcony czas, za podzielenie się wiedzą. Państwu, którzy byli naszymi gośćmi, też bardzo dziękuję za uczestnictwo. Mam nadzieję, że dużo ciekawej wiedzy wyciągnęliście Państwo z tego wykładu. Natomiast za 2 tygodnie zapraszam, akurat nie w środę, ale w czwartek, na kolejny wykład właśnie w ramach serii naszych webinarów. Naszą gościnią będzie pani dr Ewa Zyśk-Gorczyńska z Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Ona jest z wykształcenia i zamiłowania biologiem i przyrodnikiem, pedagogiem, nauczycielem i jest współtwórczynią Fundacji Szklane Pułapki. I z webinaru dowiemy się o takich rzeczach, dlaczego ptaki uderzają w szyby, jakie gatunki są najbardziej narażone na kolizje, oczywiście jaka jest też tego skala, jak chronić ptaki przed takimi kolizjami tutaj na etapie projektowania oraz na już istniejących budynkach. No i też będą podjęte tematy związane z przepisami prawa dotyczącymi ochrony ptaków przed kolizjami ze szkłem. Także tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie. No i do zobaczenia, mam nadzieję, że za 2 tygodnie. Wszystkiego dobrego i miłego dnia Państwu życzę. Ja również wszystkim dziękuję. Dziękuję Mikołaju za zaproszenie. Dziękuję Małgosi, która nie wiem, czy tam gdzieś jest, która jest na backstage cały czas. Tak, która mnie zaprosiła. Dziękuję za te wszystkie pytania. Przepraszam, jeżeli na któreś tam nie odpowiedziałem, ale naprawdę było ich sporo. Jeżeli chcecie, to napiszcie do mnie. Widzę, że ktoś tam napisał, że nie może mnie znaleźć na LinkedIn, bo nie mam tam konta. Ale jeżeli macie pytania, zawsze możecie napisać. Jeżeli nie będę miał czasu, to po prostu nie odpiszę, ale jak będę miał czas, to zawsze chętnie Wam pomogę. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy jeszcze raz bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.